kontestacja. I już mnie słychać. 17 grudnia, witam was niezwykle serdecznie w ten piękny poniedziałkowy, zimny polski wieczór na antenie kontestacji. Marcin Hugo Kosiński, kłaniam się bardzo nisko. Witam wszystkich na naszym czacie, na stronie chatkontestacja.com, którzy już się tam pojawili. Lord Brick, który powiedział start, tak jest, startujemy teraz. Godzina 21 z niewielkim opóźnieniem dwuminutowym, ale dzisiaj będzie ciekawy, specjalny gość. Dzisiaj będziemy mieli Jacka Skwarneckiego na naszej antenie, ale to on już się za chwilę się tutaj z nami połączy. I zanim to nastąpi, przypomnę, że będzie można dzwonić, tylko dzisiaj uprzedzam, że ta będzie rozmowa taka bardziej dynamiczna, krótsza taka niż zwykle. Nie będziemy tutaj Jacka trzymać przez całą godzinę, tutaj jakoś tak pół godziny, powiedzmy z niewielkim przedłużeniem najwyżej, więc jeżeli macie jakieś pytania, to dzwońcie na numer 222-195-321, 222-195-321 lub na Skype'ie kontestacja.com i zadawajcie pytania, krótko, bardzo krótko. Dzisiaj będę bardzo was zrzucał, bardzo tak wiecie, przyspieszał i tak dalej, a jak już Jacek zniknie z anteny nam, to będziemy mogli sobie ewentualnie bardziej, więcej pogadać na ten temat lub na temat na przykład masakry w Newtown, ponieważ jest to ostatnio temat bardzo głośny i bardzo taki nośny. O, i odbieramy telefon. Cześć, czy to jest Jacku? Nie, o, czekaj, bo się, o teraz się powinno być słychać. O, teraz jest okej. Okay. Cześć, witaj jeszcze raz. Jest okej, tak? Tak, teraz jest doskonale. Cześć, witaj Jacku, witaj na antenie kontestacji. Słuchaj, jako że nas czas goni, tak się błyskawicznie zapowiedziałem cię. Powiedz tak naprawdę, bo nie wiem, czy ty udzielasz często wywiadów, bo to twoje wydarzenie, o którym będziemy rozmawiać za chwilę, to w sumie nastąpiło już dosyć dawno, dawno temu. I ja powiem w skrócie, że żeby was tak zachęcić do słuchania tej audycji, że Jacek od dwóch lat żyje na, tak? Żyje na statku, na łajbie, nie wiem, na jak to się nazywa tak naprawdę? Jednostka pływająca, która jest teoretycznie jachtem. I dlaczego tam mieszkasz? Bo zwykle to się kojarzy, że to znaczy, że miałeś dużą firmę, sprzedałeś za 200 milionów, kupiłeś sobie jacht za 50 i opłynąłeś świat. Nie, absolutnie. To w ogóle w drugą stronę. To znaczy, właśnie powinienem się tak przedstawić bliżej troszeczkę, bo ja jestem, no to znaczy, nie wiem, ty już mnie przedstawiłeś, mam nadzieję, z nazwiska. Tak, jeszcze nie powiedziałem, że jesteś artystą. Wypada, żebym troszeczkę powiedział o sobie właśnie. Nazywam się Jacek Skwardecki, wykonuję wolny zawód artysty plastyka, tak bym to powiedział. To nie jest moje wykształcenie. Z wykształcenia jestem konstruktorem maszyn dźwigowych. Mhm. I byłem przez, powiedzmy, 20 lat, około 20 lat, byłem takim pustelnikiem żyjącym w środku lasu, w gajówce, bez elektryczności. Bez internetu. Tam organizowałem warsztaty dla młodzieży w ramach tak zwanej zielonej szkoły. Mhm. I to było moje źródło utrzymania i też realizowanie pewnej misji, takiej, powiedzmy, misji zaszczepiania wirusa wolności, tak bym to powiedział. A jak znajdowałeś tą młodzież, skoro siedziałeś w tym lesie? To znaczy, do mnie przychodziły grupy. Aha. Z zielonej szkoły, która była oddalona o jakieś 3 kilometry. A, okej. Mhm. I tam właśnie odbywały się te zajęcia. No, były takie przyjemne. To znaczy, mam takie jedno fajne wspomnienie z tych zajęć, które obrazuje, jakie one miały znaczenie dla otoczenia, dla młodzieży, dla okolicy w ogóle. Miałem różne grupy, starsze, młodsze, studentów, nawet dorosłych, niepełnosprawnych. Ale powiem o jednym wydarzeniu z wczesnej fazy. I to była pierwsza albo druga klasa podstawówki. Z takimi dzieciakami to rozmawiałem na przykład o ich marzeniach. Ja tam lepiłem coś, powiedzmy, z gliny na kole garncarskim, ale żeby się nie nudziły, to jeszcze każdy opowiadał, co będzie robił, jak będzie duży i kim chciałby być. Przeważnie to tam wiadomo, że kierowca Formuły 1 czy piłkarz, ale był taki chłopczyk, który trzymał się troszeczkę tak na uboczu. I on mi powiedział coś takiego, co mnie ścięło z nogi, do tej pory to pamiętam i tak dreszcze przechodzą. Powiedział mi tak, wie pan, ja to bym kiedyś chciałbym być kiedyś takim człowiekiem jak pan. I to powiedział dzieciak z pierwszej albo drugiej klasy w szkole podstawowej. Oczywiście nie wiadomo, co taki sobie myślał, czyli jaki ja jestem, bo
psychikę takiego nie trafimy. Niemniej jednak to mnie bardzo, muszę powiedzieć, podbudowało. To było istotną rzeczą. No ale tak wracając, to zaszczepianie wirusa wolności nie każdemu się podoba. No zabrano mi ten dom, zabrano mi możliwość wykonywania tych zajęć i w ramach takiego protestu osobistego oświadczyłem przed Polskim Radiem, w ogóle to było Polskie Radio 1, redaktor był u mnie na takim wywiadzie, że to jest moja forma protestu, przenoszę się na wodę i pozostaję na łajbie tak długo, póki nasza kochana ojczyzna nie stanie się obywatelskim państwem prawa. Oczywiście to nie poszło na antenę, to zostało wycięte. To znaczy w ogóle niewiele tam poszło. No okej, okay, ale pogadajmy więcej o tym domu. Znaczy, to w jakim sensie to był twój dom, czy to był czyjś dom? Czy... To był, ja ten dom dzierżawiłem, oczywiście od nadleśnictwa. I powiedzmy, że właściciel dom ma prawo wymówić, to jest normalne. No. Gdyby po prostu mi to wymówiono, gdyby powiedziano, że to jest im potrzebne i tak dalej, nie byłoby sprawy. Ale zaczęto, to jest cały czas jakoś obowiązuje wśród władzy taki syndrom oblężonej twierdzy. Zaczęto od zaszczuwania mojej osoby, tak powiem. To znaczy, ja byłem w ogóle na granicy dwóch gmin. Dom leżał na terenie jednej, ale był przypisany do drugiej, bo wioska tam zameldowania była bliższa z drugiej. I było tak, że przez jakiś czas się o mnie właściwie bito. Żebym był artystą jakby z nimi związanym. Jedna i druga gmina zapraszała mnie, żebym wystawiał sobie swoje prace na ich festynach ludowych. No i przykro mi było odmawiać. Ta sztuka nie jest za bardzo ludowa. Na stronce widać było. W ogóle zapraszam wszystkich na stronę. Mam nadzieję, że te namiary są podane. Jeszcze nie, ale możemy podać zaraz. Jeszcze tak. Nie. No to bym bardzo o to prosił. W każdym razie w pewnym momencie to się ucięło. I nie zapraszał już mnie nikt i mówię, co się stało. No, po jakimś czasie nagle ni stąd, ni zowąd przychodzi pomoc socjalna do człowieka, który był już w sumie znany tam, że sobie radzi, buduje elektrownie wiatrowe, przyjmuje grupy młodzieży. No i jeszcze ta sprawa z sierotą, którą tam dostałem na ferie zimowe, no to żeby 8-letnią dziewczynkę sąd jakby zezwolił na pobyt u samotnego mężczyzny w środku lasu, no to trzeba mieć opinię naprawdę chyba taką dosyć dobrą, prawda? Nie powiem średnio dobrą. I nagle zaczyna, przychodzi taka trójka zimą i pani, pracownik socjalny z jednej z tych gmin, wręcza mi pakunek z zupkami chińskimi i tam różnymi tam pulpetami i mówi, proszę to dla pana. Oczywiście odmówiłem przyjęcia, sugerując, że pomylili adres i wówczas policjant poucza mnie, że muszę pokazać tej pani, że mam co jeść. No i stoi przed domem jacht trójnomorski, już zbudowany. Ja go tak pytałeś o to, ale tak w ferworze to jest moja praca, ja go sam zbudowałem tam w tym lesie, bez elektryczności notabene, wersja unplugged. I w każdym razie, że muszę pokazać, że mam co jeść. Pani traktuje mnie jak Medela, który zajął pustostan, co pan tu robi i tak dalej. No po prostu nagle się budzę jak ten z Kawki, jak ten jak to Józef K., prawda? Że kim tu jesteś i co tam robisz? Pani zakłada kartoteki pomocowe, tej w ogóle nie proszona. Ja oczywiście mógłbym ich wyrzucić za drzwi i to jest w sumie mój dom, ale powiem tak, no człowiek wychowany w domu na chamstwo nigdy nie będzie przygotowany. Ono jest tak przebogate w swojej tam różnorodności zadziałań, że zawsze będziemy zaskoczeni. To dopiero na drugi dzień wychodzi, że co mogliśmy powiedzieć. No, pani założyła te kartoteki, ja napisałem oświadczenie, że nie życzę sobie żadnej pomocy. Oczywiście przyszła drugi raz po jakimś czasie. Ja to wtedy nagrałem, już to jest na tym filmie, który umieszczam na stronce. I po jakimś czasie w związku z tym prawdopodobnie, no nadleśniczy wymówił mi tę posiadłość, mówiąc, że tacy zamarzali zimą, nie wiem jacy,
tacy, którzy pływają po morzach, czy tacy, którym zimą są zezwala na pobyt sieroty. W każdym razie wymówiono mi to, ponieważ czułem się zaszczuwany, nie walczyłem o to tak, jak mogłem, powiedzmy, przed sądem, bo powiem tak, tam jest okolica dosyć szemrana, jeśli chodzi o zarządzanie tymi gminami. No, to jest to miejsce, gdzie zamordowano tego słynnego biznesmena na O i tak dalej. To tam, mieszkając w środku lasu, gdzie jest ciemno, nie mam elektryczności, no psychika może trochę siadać, to jest zrozumiałe, prawda? Uznałem, że muszę się jednak stamtąd ewakuować i dopiero mogę w nich walić, ale już będę dosyć w oddaleniu. Ale tak, to właśnie, tak, to dlaczego cię nie po prostu nie wymówione umowy? Bo to jest coś, nie wiem, po co ta cała szopka? Po co? Nie wiedzieli, jak postąpić. Po prostu starali się znaleźć tyle haków, bo myśleli, że ja się tam będę bronił. Ale po co? Rękoma i nogami. Tak jak większość z nich robi. Oni nie wiedzieli, że ja po prostu ustąpię i wydam oświadczenie, że nie walczę o swoje, tylko walczę o sprawiedliwość i prawdę, tak powiem. To zaskakuje takich prostych ludzi, powiedziałbym. No dobra, okej. No to w takim razie, ale to fakt już nastąpił, ciebie już nie ma w tym domu, to co wtedy robisz? Teraz jestem na Łodzi, mieszkam od czerwca ubiegłego roku na jachcie, drugą zimę spędzam. No i realizuję dalej misję wolnego człowieka. Ale to dlatego, czyli chciałbym, żebyśmy kiedyś wszyscy żyli w społeczeństwie wolnych ludzi, no bo powiedzmy, jako kraj jesteśmy niepodlegli, ale wolnym społeczeństwem to nie jesteśmy. No, wolności trzeba się uczyć. Ja tej wolności uczyłem. Nie wiem, na ile przewertowałeś mojego bloga, tam jest taki krótki, wakacyjny traktat o wolności. I to realizuję. No, powiedzmy, że bycie wolnym człowiekiem to u mnie nie zaczęło się teraz, to od dawna, a taką cezurą to było spalenie i to zabrzmi trochę jak bomba legitymacji świadczeń ZUS. Prawdopodobnie teraz wielu ludzi puka się w głowę, no ale to tak było. No. Ale to jest twój wybór tak naprawdę, bo to wiesz, my tutaj realizujemy taką misję, żeby każdy żył w taki sposób, w jaki uważa, że powinien żyć. Jakby tutaj nie narzucamy jakichś styli, nie każdy ma do tego prawo. No ale twoim jakby, bo czy czujesz się ofiarą w tym momencie czy nie? Czy po prostu to jest twój wybór, że wziąłeś łódkę i pojechałeś i sobie nią albo pływasz, albo sobie jesteś na jakiejś przystani, nie wiem jak w tej chwili to się odbywa, przez 2 lata. Dlatego, bo po prostu no, ktoś ci wymówił umowę, no przy okazji coś tam złego powiedział, ale mogłeś sobie wynająć gdzieś indziej mieszkanie, albo jakiś inny dom, albo co. To w sumie było w twojej gestii wszystko, nie? Czy czuję się ofiarą? Hmm? I tak, i nie. To, trzeba powiedzieć, to był dom, gdzie byłem zameldowany na stałe. Nawiązały się związki społeczne między miejscową ludnością, gdzie byłem dosyć popularną osobą. Realizowałem te zajęcia, które były dosyć znane. Nawet powiem, na ile one były znane, popularne. No, policjant w odległym o 20 km gostyninie, który zatrzymał mnie samochodem do kontroli. Jak się dogadaliśmy i zorientował się, kim jestem, to puścił mnie bez sprawdzania tego samochodu, prawda? To o czym świadczy. No to tam byłem osobą, która zżyła się z tym środowiskiem i czuję się, może nie tyle ofiarą, no czuję się przepędzony. Ale to nie jestem jedynym przepędzonym w tym kraju. No, w sumie wielu naszych rodaków tuła się po świecie, podczas gdy tutaj mogliby robić dużo dobrych rzeczy. No, chociażby mój przyjaciel Juras, który nas prawdopodobnie słucha teraz z Ameryki, świetny inżynier, konstruktor i programista, mógłby u nas coś fajnego robić, no to tam dokłada tym Amerykańcom, no jest niezły, no ale on tęskni do Polski i usycha. I ja jestem tym, który tu został. No, obaj mamy właśnie podobny los. Czy ja się czuję ofiarą? No, w pewnym sensie skazałem się na bycie ofiarą dla innych. Nie walczę o swoje. Nie walczę. To walczę o to, żebyśmy mieli kiedyś lepszą przyszłość. No to, co nastąpiło, to pewne prawo socjologiczne, które tam zaistniało. Jeżeli ktoś zaczyna nabierać na znaczeniu,
to miejscowa, powiedzmy tam, śmietanka albo próbuje go przeciągnąć na swoją stronę, a jeżeli się to nie da, to przepędza. Takie jest prawo socjologiczne, z tym, że zwierzęce. No ale mogłeś sobie, mogłeś sobie kupić ziemię w okolicy i zbudować sobie dom zamiast jachtu. Tak, mogłem. I tak należało to zrobić. To znaczy, jeżeli potrzeba było zalesić to miejsce, bo to była gajówka, prawda? Bo ja wiem, jak to było. To znaczy, od wielu lat już dowiedziałem się później, nie wiedzieli, co ze mną zrobić. Jak się nie wie, co zrobić z człowiekiem, to najlepiej według mnie z nim pogadać. Gdybym o 5 lat wcześniej wiedział, że taka będzie sytuacja, nie inwestowałbym w to miejsce ani pracy, ani środków, tylko bym szukał sobie siedliska i przeniósł się powoli na inne miejsce, bo to było potrzeba przeniesienia tej infrastruktury do wypalania ceramiki i powoli się zagospodarował. Nagle nadleśniczy mi oświadczył, że on ma w umowie 3 miesiące, co było nie fair, bo umowa to działała tylko w aspekcie takim, że ja płacę. A w umowie było również to, że wszystko inne robi właściciel. Co dżentelmeńską umowę polegała na tym, że ja objąłem ruderę i sobie sam ją postawiłem na nogi w ciągu tam 18 lat. To jest kawał czasu, prawda? No, kawał czasu, no. I no właśnie, i też dużo nakładów. I gdyby na 5 lat wcześniej, powiedzmy, powiedziano mi tak, to ja bym powoli coś sobie znalazł, gdzieś się przeniósł. A jak to, jak tak mi nadleśniczy powiedział, to ja tylko mogłem wytargować rok, a ten rok to wystarczył na przygotowanie łajby do tego, żeby mogła spełniać warunki mieszkania. Zrobiono to tak, żebym nie mógł wykonywać tych zajęć, które były, no nie wszystkim to się podobało, że ta sława lokalna rośnie. I tak zrobiono. No, tu nie chodziło o to, żebym ja tam nie mieszkał. Oni pewnie by mi coś dali. Jakiś socjalny lokal czy coś takiego, nawet może i zapomogę. Ale ja się na to nie godziłem. Nie ma zgody na to, żeby ktoś położył łapę na czymś społecznie użytecznym, bo to było społecznie użyteczne działanie tej zielonej szkoły i funkcjonowanie tych zajęć, prawda? Tu nie chodziło o to, żebym ja mieszkał. Chodziło o to, żebym ja nie wykonywał tych zajęć i tak zrobiono, żeby to... No ale tu słuchaj, Jacek, ale to naiwny jesteś, ufasz państwu, że ono będzie, nie wiem, że cię na przykład nie wyrzuci z czegoś, jak ja mam wynajmuję mieszkanie, mam napisane, że mam 3 miesiące wypowiedzenia, to ja się mogę liczyć z tym, że za 3 miesiące tak. Może mnie tu nie być. Powiem tak, no ja ufam swojej gwieździe, swojej legendzie. Tak powiem, państwu nie ufam, to znaczy ufam ludziom. I do tej pory się nie zawiodłem, natomiast widocznie tak miało być. Musieli się naciąć, bo to, co ja im zrobiłem, oni by pewnie teraz chcieli to odkręcić. Nie jest to dla nich wygodne. Oni nadziali się na pewną kontrę. Ja płacę dużą cenę za tę kontrę, ale mam nadzieję, że oni kiedyś zapłacą większą. Okej. Ja przypomnę tutaj szybko, że Jacek jest z nami tylko dzisiaj przez pół godziny, jesteśmy w połowie w tej pół godziny, więc jeżeli macie jakieś pytania, to dzwońcie szybko na numer 222-195-321 lub może tak się umówimy, że ja się rozłączę, wy tam może chwilę podyskutujcie i potem połączę znowu, za ile. Dobra, to za kwadrans w takim razie do nas wrócisz. Za kwadrans się łączę znowu, no to na rano. Okej, dzięki ci wielkie, to był w takim razie Jacek. Tutaj mamy niestety troszkę audycję dzisiaj rwaną w takim dziwnym, ciekawym stylu, ale no to okej, to teraz możecie zadawać pytania, a ja je mogę potem powtórzyć, jak Jacek do nas wróci tutaj na antenę. Przypomnę, że nasz numer telefonu to 222-195-321 lub kontestacja.com. Jeżeli dzwonicie na telefon, to wtedy płacicie tak jak za połączenie z Warszawą lokalnie, a jeżeli dzwonicie Skype'em, to oczywiście jest wszystko za darmo. Oczywiście. A na naszym czacie jeszcze, przypomnę, że na naszym czacie się toczy też jakaś tam dyskusja, chociaż niekoniecznie na temat w tym momencie. Na stronie chat.kontestacja.com możecie się tam dołączyć. Na razie gość się bardzo spodobał, także no to jest mnie ciekawe, tak, bo to ja, okej, to jest takie sytuacja, kiedy ktoś dzierżawi sobie
coś, nawet niekoniecznie od państwa dzierżawi, ale dzierżawi od kogokolwiek, albo wynajmuje jakieś pomieszczenie. Pamiętam, jak mieliśmy tutaj na antenie, w audycji wydania głównego już wiele miesięcy temu, takie dziewczyny z Warszawy, które założyły, jak się nazywał ten sklep, znaczy ta restauracja, to była restauracja z ziemniakami, brule.pl zdaje się, brule, jakoś tak, grule, jak ziemniaki, które otworzyły dosyć innowacyjną, jak na polski rynek, restaurację, kiedy podstawowym daniem jest ziemniak i potem oni z tymi ziemniakami robią takie różne cuda. No i pierwszą swoją restaurację otworzyli na Nowym Świecie. No to jest taka bardzo znana taka ulica w Warszawie, taka bardzo droga, prestiżowa, dużo ludzi tam chodzi, są na wszystkie knajpy i tak dalej. I w momencie, kiedy one właściwie wzięły taki zaniedbane pomieszczenia, następnie je odnowiły, wyremontowały i tak dalej, to właściciel wymówił im wynajem tych mieszkań, znaczy tych pomieszczeń. No i one musiały opuścić, właściwie wyremontowane musiały opuścić, ponieważ nie zadbały o to, by w umowie zapisać sobie, no że jednak takie wypowiedzenie nie może nastąpić z dnia na dzień, tylko musi to być jakiś tam dłuższy okres. Co by oczywiście zobowiązywało wtedy dwie osoby i te dziewczyny też musiałyby wtedy dłużej być w tych pomieszczeniach, nawet jeżeli by nic tam nie zarabiały. I wtedy no, jakby przeniosły się w inną część Warszawy i tam otworzyły znowu ten lokal, który jak na razie dobrze funkcjonuje. Więc to jest taka nauka biznesowa, żeby jednak dbać o to, z kim się, znaczy może nie z kim, ale na jakich warunkach umowy się podpisuje, jeżeli to nie są twoi bliscy znajomi. A nawet jak są, to chyba też warto często zawrzeć różne punkty w umowie, bo to zawsze jakoś nieporozumienia skracam. Także no to jest to ciekawe. Lukas Mail, tak? Tak się nazywa. Pisze, pyta, czy ten dom stał na jego posesji. No więc nie stał na terenie jego posesji. Był on dzierżawiony, był on w lasach państwowych, tak. Polska ma jakiś taki dziwny zwyczaj, zresztą nie tylko Polska niestety, ale to jest jakby wpisujący się trend światowy, że lasy muszą być państwowe, że nie mogą być prywatne. Wobec tego prywatnych lasów jest strasznie mało i jest tak naprawdę bardzo dużo pieniędzy zamrożonych w lasach. Znaczy, że państwo boryka się z deficytem, musi nas okradać na kolejne miliardy złotych, miliardy dolarów, miliardy euro. Musi podnosić podatki co miesiąc, nie wiem, tylko po to, żeby realizować swoje jakieś tam widzimisię, podczas gdy tutaj odłogiem stoją lasy, odłogi stoją ziemie, które można by swobodnie sprzedać i tą całą dziurę zasypać kilka razy. Tak, dziurę na pewno kilka razy, budżet może już niekoniecznie kilka razy, ponieważ wiele miliardów jest w tej ziemi, jeżeli można by ją sprzedać. Także odpowiadając na twoje pytanie, Jacek Skwardecki, który dzisiaj jest naszym gościem, który zaraz do nas jeszcze powróci tutaj, nie mieszkał w swoim domu, ani nie mieszkał na swojej ziemi. Tak. Słuchasz kontestacji. Słuchasz kontestacji. Wolnego radia wolnych ludzi. www.kontestacja.com. I wracamy do naszej audycji. Marcin Hugo Kosiński po tej stronie, wydanie główne w poniedziałek wieczorem. Dzisiaj rozmawiamy z Jackiem Skwarneckim, który jest tutaj na naszej antenie, ale go nie ma. Znaczy, że był, ale zaraz do nas znowu wróci. Jest to człowiek, który... Jest to artysta, tak? Artysta, który mieszkał w Leśniczówce, wynajmował ją przez 20 lat w środku lasu, bez prądu, bez internetu, bez... Nie wiem, bez samochodów, nie wiem bez czego jeszcze, bez wielu, wielu różnych rzeczy potrzebnych normalnemu człowiekowi do życia. Jego zajęciem było organizacja zielonych szkół, czyli pewnie białych szkół też, z dzieciakami i tam uczenie ich
Różnych rzeczy. Znaczy tak naprawdę uczenie pewnie tego, czym się sam zajmował, czyli garncarstwem. I wypowiedziano mu tą umowę w sposób jakiś ten, co taki tutaj, o którym tutaj opowiadał, czyli w sposób taki no mało cywilizowany, nieładny, ale no czego się tam spodziewać po urzędnikach. Raczej z nimi nie róbcie w interesów, jak pokazuje ten przykład. I następnie dokończył budowę swojego jachtu i teraz od 2 lat już mieszka na wodzie. Co też jest interesujące. Nie wiem, co jest trudniejsze, życie na wodzie czy życie w lesie. To o to się go zapytamy, jak tylko do nas tutaj zaraz wróci. Jeżeli macie jakieś pytania, to dzwońcie, przypomnę. Co tak mało telefonów w ogóle? Jesteście tutaj, tacy ospali jesteście? Bo widzę, że tutaj na antenie jest sporo osób. Sporo osób nas słucha. Także pytajcie. Numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie i Jacek już zaraz tutaj się do nas zaraz wróci. Anunaki mówi, że gość ma pretensje, że wymówiono mu dzierżawę, bo uważa, że jego działalność jest społecznie użyteczna. I tutaj to nie jest pytanie, tylko to jest taka złośliwość z naciskiem na społecznie użyteczna. No to w sumie też się go to spytamy, jak tylko to sklecę i sformułuję to w jakieś pytanie. No to zaraz wracamy. Widzę, że na naszym czacie pada parę sporo pytań, to tutaj moglibyście zadzwonić i zadać tutaj na żywo takie pytanie, zawsze to będzie jakoś dynamicznie wyglądało. Pytanie jest o to, ile wynoszą koszty utrzymania na takiej wodzie. W sumie ja też jestem sam ciekaw, ile kosztuje, czy jest jakaś taka alternatywa, żeby sobie zamieszkać na łodzi. Chcielibyście mieszkać na łodzi kiedyś? Słyszałem ostatnio o człowieku, który właśnie jak tutaj zacząłem tą audycję, to mówiłem trochę o człowieku, który zdaje się swoją firmę sprzedał za 200 czy 400 milionów złotych czy dolarów, już nie pamiętam, chyba złotych, bo to jest jakaś polska firma była. Nie 400, za kilkadziesiąt milionów. No, po czym kupił sobie jacht i popłynął chyba też w sumie w 2-letni rejs. A potem mu się znudziło i założył jeszcze jedno tutaj w Polsce firmę. Także tak można, ale to nie jest przykład Jacka. Jacek właściwie też z własnej woli trochę, tylko no nie kupił, tylko ją postanowił sobie wybudować. Jego strona, jeżeli chcecie sobie tam zobaczyć, jest taki reportaż i również jego blog i galeria, oczywiście tym, czym się zajmuje, to są jego strona, to ma adres kiskimiski.net, więc jak sobie ją wklepiecie, to ją tam zobaczycie. Już na czacie była wcześniej podana, także już tutaj tam ludzie ją zlustrowali na lewo i prawo. Co sądzicie o tym przypadku? Co sądzicie o tym stylu życia? Bo właściwie tu nie ma przypadku, bo ja właściwie nie widzę tutaj niespecjalnie nic złego z tym, że ktoś wymawia umowę dzierżawy. Już pomijam własność państwową, która jest jakaś taka dziwna dla mnie. No to zakładając, że ona istnieje, no to właściwie to co w tym dziwnego, że państwo, czyli urzędnicy de facto, decydują, komu wynająć jakiś kawałek ziemi albo kawałek domu, to właściwie tym bardziej, że nie ma dokładnie żadnych standardów, nie ma żadnych warunków, które by obligowały urzędników do tego, żeby wynająć to mieszkanie, czy tą ziemię, czy tą leśniczówkę komukolwiek, nie wiem, takiemu albo innemu, nie wiem. No to w każdym razie już tam nie mieszka. Jacek już teraz żyje sobie na czym? Na wodzie sobie żyje. O. Jak zdążymy pod koniec audycji jeszcze, to jeszcze przytoczymy sobie w temat, troszkę powiemy o tej masakrze w Newtown, ponieważ no, jest to temat, który cały czas jest wałkowany przez media i przez, no ojejku, przez media głównie, tak naprawdę, no przez kogo. A było to wydarzenie na pewno, może nie bezprecedensowe, ale na pewno na tyle ciekawe, że można by o nim 3 słowa dzisiaj zamienić, kiedy jeszcze są tutaj nastroje gorące. Także zaraz wracamy. Jacek tutaj zaraz wróci z nami na antenę i będziemy kontynuować audycję. No ja to słucham death metalu. Poza tym mamy i kontestacji. Muzyka.
wracamy do naszej audycji. Jacek na czacie naszym mówi, czy to jest ten Jacek, czy inny Jacek, nie, to jest inny Jacek. Jacek się pyta właściwie, czy facet ma adres? Obowiązku meldunkowego nie ma. Co to znaczy ma adres? No ma adres na Łodzi, ma adres. Jaki ma adres? No adres ma się tam, gdzie się aktualnie przebywa. Jak jesteś w hotelu, to masz adres w hotelu. A co wy z tymi meldunkami? Wszyscy jesteście tacy dziwni. To jest stare, nie wiem, jakieś takie stare zwyczaje mamy. I mamy Jacka znowu na antenie. Cześć, witaj ponownie. No, witam. Myślę, że możemy spokojnie. Tutaj ten rachunek, co przyszedł, nie był zatrważający, także bez stresu możemy. Bez stresu możemy. Dobra, to ty powiedz, kiedy tam... kiedy nie, musimy... spokojnie. Możemy... Ile nam dusza, ile tam wyda. Okej. Okay. Trochę się stresowaliśmy, jest dobrze. Dobra, to... O... jakieś tam pytania, coś było. Tak, to jakby nie było, to ja mam co mówić. Ja jestem, tak pytałeś, czy ja udzielam wywiadu. Jestem ogólnie zaprawiony w rozmawianiu z dużą ilością słuchaczy, że tak powiem. Tak, że to nie ma... No, nie, tremy nie mam. To dobrze, to zaraz wrócimy do tych pytań, które były, a teraz mamy Old Shatterlanda na antenie samego. Cześć, witaj. Cześć, witam. Chciałbym zapytać naszego gościa o sprawy techniczne tego domku na wodzie. W jaki sposób go zbudował, jakie technologie tam użył do budowy tego domu. Jak to działa zimą, kiedy są minusowe temperatury. Okej, to znaczy już mogę odpowiadać. Dawaj. To znaczy to był ogólnie budowany jacht z zamiarem żeglugi wielkiej, że tak powiem. Był budowany z drewna, od podstaw, od rysowania planów. I żeby spełniał funkcje mieszkalne, no po prostu jest ocieplony styropianem, takim ekranem aluminiowym. I ma system ogrzewania w postaci pietryka, kominu, który się stawia, jak się nie żegluje. Do żeglowania trzeba go składać. No jeśli chodzi o funkcje mieszkalne, no jest to dom, ale poza tym jest to jacht. No, także może spełniać jedne i drugie funkcje, z tym, że na przemian. No w tym momencie nie szaleje, że tak powiem, po morzu. No, może właśnie teraz... Tak się spodziewałem, że te morskie opowieści mogą być ciekawsze od tych takich górnolotnych i moralistycznych. Nie szaleje po morzu, bo to jest tak, jakby ktoś miał kamper mieszkalny, no nie robi nim safari po pustyni Gobi, ani terenowych jakichś krosów, prawda? Bo mogą wszystkie tam rzeczy w środku zmiksować. Tak i po morzu po prostu przeprowadzam z portu do portu, tak jak się przeprowadza dom, w którym się mieszka, czekając na dobrą pogodę i wypływać trzeba wtedy, kiedy są korzystne warunki, a potem w porcie czekać na następne. No to jest poza tym pracownia plastyczna, ceramiczna. Ja tu mam 4 piece do ceramiki, także to ja teraz mam na stronce, tam są 2 filmy, ale trzeci to właśnie chcę kiedyś zrobić o tym, jak się wypala ceramikę pracowni na jachcie. To myślę, że będzie jeszcze bardziej takie szokujące. No. Także nie wiem. Bardzo interesujące. Ja generalnie pierwszy raz słyszę o tobie, że mieszkasz gdzieś tam na morzu, tak? Nie na jeziorze, bo w pierwszej generacji... Znaczy, w tym momencie cumuję w przystani w Malborku na Nogacie. No na morzu nie mieszkam. No na morzu morzem się poruszam do różnych kurortów, że tak powiem, nadmorskich, gdzie wykonuję ten wolny zawód artysty plastyka, tak bym powiedział. Głównie w miejscowości Rowy, które ze wszechmiar polecam, pozdrawiam, jeśli ktoś słucha z Rowów. Piękna miejscowość, piękny klimat, mało pretensjonalny, mało celebrycki. Próbowałem wykonywać wolny zawód artysty plastyka w Gdańsku, i Gdańsk mnie jakby tak potraktował z kopa. No nie ma miejsca dla wolnych twórców w miejscu, gdzie opanowanym przez celebrytów. Spoko, tak, fajnie. Powiedz jeszcze, czy masz jakąś instalację kanalizacyjną tam zrobioną, czy po prostu wszystkie nieczystości idą w wodę?
pytanie takie dosyć trudne, to znaczy różnie, na morzu oczywiście, że w wodę. Różnie, no po prostu trzeba sobie radzić. Czasami nieczystości muszą, może to zabrzmieć szokująco, ale praktycznie dla traperów, którzy często mogą w różnych takich domkach w górach, gdzie nie można wychodzić na mróz, wychodzić przez komin, że tak powiem, czyli być spalane. Okej, Olcza Trelent, jakieś ostatnie pytanie? W zasadzie to wszystko. Jeśli mówisz, że masz jakieś filmiki nakręcone, które obrazują też... Tak. Są filmy na mojej stronce, robione co prawda takim sprzętem AGD, że tak powiem, ale już zmontowane dosyć tak chyba z pomysłem. No. Jeszcze tak, zapraszam na stronkę. Stronka kiskimiski.net. Nie wiem, czy tam redaktor... Tak, mówię. Zamieścił, ale jeżeli ktoś, mogę jeszcze powtórzyć, Kiskimiski od imienia kota Kiskimiski, kiskimiski.net. I tam są dwa filmy i blog z tej całej podróży od półtora roku. Także również zapraszam na tego bloga. Tam również nie tylko same są moje przygody morskie, tylko również przemyślenia takie na różne tematy. Dobra, dziękuję za odpowiedź. Słucham dalej. Miło było. Pozdrawiam. Dzięki ci wielkie. To był All Chatterland w kontestacji. A wy jak chcecie dzwonić, to dzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com. Dzisiaj gościem jest Jacek Skwarnecki, człowiek, który wyrzucony z lasu przeprowadził się na wodę. W tej chwili nocuje, mieszka na rzece, na barce, na jachcie. W Malborku, w tej chwili w przystani w Malborku. Powiedz mi właściwie to, dlaczego w Polsce? Dlaczego nie popłynąłeś sobie, nie wiem, do Portugalii, Hiszpanii, tam gdzie jest cieplej, albo gdzieś tam w dół? Powiem, że tak, że ja w ogóle Polska jest moim krajem, prawda? Ale zimny. Ja chcę kiedyś tam popłynąć, tyle że łódka nie jest jeszcze na to gotowa, ona jest ciągle w budowie, tyle że nie wyemigruje, tak powiem. Nie wiem, czy wysłuchałeś tego reportażu, no bo wiem, że jako redaktor naczelny masz dużo roboty, ale w tym reportażu radiowym, który nagrał, zmontował pan redaktor Krzysztof Wyrzykowski, jeżeli słyszy, to pozdrawiam, ale raczej ich pewnie nie, wypowiedziałem takie zdanie. Nie opuszczę mojego kraju, tak jak nie opuszczę się chorej matki. Po prostu... Czyli będziesz miejsce, tak... To jest nasze miejsce i my musimy je uzdrawiać. Będziesz tak umartwiał. My tutaj po prostu czegoś brakuje. My jako społeczeństwo jesteśmy totalnie rozbici. Nie mamy żadnej takiej struktury, która by się liczyła i stanowiła przeciwwagę dla tych, którzy nami rządzą. To znaczy rządzić muszą odgórnie. No, jakieś takie pomysły, żeby rządzić krajem oddolnie, typu demokracja bezpośrednia, to tak ja to czuję, bzdura jest. Ale słuchaj, ale to zamiast... Powinniśmy się zjednoczyć i jakąś mieć, nie wiem, strukturę obywatelską, która będzie stanowiła przeciwwagę, bo inaczej będą nas łupić cały czas. No, taka jest natura. No dobra. Natura to jest... Dobra, Jacek, ale zamiast siedzieć z tą matką tutaj i się umartwiać z nią, to nie lepiej wziąć matkę pod pachę i pojechać z nią do Anglii? Na przykład. Nie. Chodzi, ty mnie zrozumiałeś, to była alegoria. Moja mama to już... Nie, to, ale to ja nie mówię o twojej mamie, ale rozumiem, że... Ale kogo nazywasz swoją matką, jeżeli chodzi o Polskę? To też była alegoria. Tak, bo, ponieważ... Chcę pojechać z mamą, czyli zachować kulturę polską... Nie, tutaj będziemy u siebie, Hugo, tutaj będziemy u siebie, nie tam. Ale posłuchaj, tutaj ale... Tutaj trzeba naprawiać... Bo ja rozumiem, Jacek, ale ja rozumiem, że ty nie nazywasz swoją matką ziemi tutaj, ani, nie wiem, struktur państwa, tylko raczej chodzi ci o ludzi tutaj, tak? Tak, społeczeństwo, oczywiście. No to społeczeństwo właśnie już wyjeżdża, to wyjedź z tą matką, z tym społeczeństwem jak reszta i niech tutaj zostaną tylko urzędnicy. Jesteś w tym momencie adwokat diaboli, ale dobrze. No cóż, naciskasz mnie w trudną stronę. Dlaczego nie do Anglii? No albo do Niemiec część tam ludzi wyjeżdża, no tam gdzie jest. Wiesz, no ja w sumie mógłbym, no znam języki, no bardziej do Francji, bo francuski lepiej mi
idzie niż angielski. To tam mało mogę tych jeszcze, ludzi przyjedzie akurat. Mogę jeszcze do Rosji, bo jeszcze znam rosyjski, nie? Ale powiedzmy, że to był żart. Oj, to... Nie, ja czuję misję pewną. Jaką? Chyba taką, że nie wiem, no może muszę zginąć, żeby obudzić sumienie tego narodu. No tak powiem, już przycisnąłeś mnie, więc mówię, no. Że jeżeli zamarznę tutaj, to mam nadzieję, że to zaowocuje kiedyś. Tak jak napisano w Ewangelii, że ziarno musi odumrzeć, żeby wydało plon. No nie wiem, no. To słuchaj, Jacek, no pogrzeb jest często jedynym momentem, kiedy się słucha człowieka tak naprawdę. Więc co chciałbyś, żeby było powiedziane na twoim pogrzebie? Bo wtedy cię będą słuchać. Ja wiem o tym. Ja to wszystko piszę. W tym momencie jest mój blog, który teraz powiedzmy, że czyta tam garstka ludzi, chociaż tak dorywczo to powiedzmy, że na setki mogę liczyć, ale powiedzmy kilkadziesiąt osób czyta to na stałe i wiem, spodziewam się tego, że on będzie kiedyś właśnie moim mocnym głosem. I liczę na to. Mhm. Chciałbym, żeby to było jak najpóźniej jednak, bo człowiek życie lubi, ale powiem taką rzecz, przycisnąłeś mnie, więc powiem, dlaczego taki wybór w sumie drastyczny. Co mnie tak ukształtowało, zdeterminowało? I to było jedno zdanie, które wypowiedział filozof włoski Giordano Bruno w momencie, kiedy podpalano jego stos. To było w roku 1600 i zdanie wypowiedziane takie na przestrzał dziejów brzmiało, a wypowiedziane było do sędziów i oprawców, tych, którzy podpalali ten stos i sędziów, którzy wydali wyrok, a teraz wy boicie się bardziej ode mnie. I w tym momencie przeszedł mnie taki dreszcz jakiś i poczułem, że jest coś większego od życia, że są wartości wyższe, a wyższe to znaczy, że są czymś ważniejszym niż życie. Ja wiem, że teraz słucha mnie wielu młodych ludzi, dla których imperatyw przetrwania biologicznego jest takim nadrzędnym imperatywem i to jest prawo wieku, bo oni teraz muszą wydać na świat kolejne pokolenie i dopiero wtedy mogą sięgnąć po wartości wyższe. Ale jak im nikt tych wartości wyższych nie przekaże, to ich nie będzie. To będziemy małym, podłym narodem, który kiedyś zniknie z powierzchni mapy, bo co nas trzyma, to kultura i słowo. Bo to, co ja teraz mówię, to z kolei ktoś kiedyś napisał, niech żywi nie tracą nadziei i przed narodem niosą oświaty, kaganiec i tak dalej, prawda? Mhm. I można by takich trywialnych w sumie już komunałów mówić dużo, ale w takim momencie, jak spytałeś mnie, co chciałbym, żeby powiedziano na moim pogrzebie, to nic nie jest komunałem, prawda? W tym momencie już wszystko nabiera jakiejś mocy. To jeszcze zaraz się będę pytał, co w praktyce masz na myśli, mówiąc to, a witamy twojego imiennika naszej Antonie, cześć Jacku, drugi. Tak, witam serdecznie. Ja mam dwa pytania, które są ze sobą ściśle powiązane. Pierwsze pytanie, jakie mi się nasuwało, jak pana słuchałem, to jest dlaczego sam? Dlaczego nie z kumplami? Dlaczego nie z Łyski? Dlaczego nie ma tam panienek? Dlaczego pan jest tam sam? No przecież to jest nieludzkie. Pan się tam umartwia na śmierć, zakatowuje. I to jest moje pierwsze pytanie. Powiem tak, to znaczy już mam odpowiadać, czy jeszcze nie? Czy wysłuchać drugiego? Chcesz od razu drugi? No nie wiem, jak pan uważa, tak? To znaczy umówmy się, ja jestem trochę starszym kolegą, ale decyduje. No, ale moment, umówmy się, że jesteśmy na ty, no to jest wasze radio młodzieżowe, a jak się wchodzi do czyjegoś domu, to przyjmuje się prawa tego domu. Jak spotkamy się na antenie Polskiego Radia 1, to będziemy mówili sobie proszę pana, więc ja jestem Jacek, ty jesteś Jacek. Więc słuchaj, dlaczego nie sam? No ja już powiedzmy takich... Chociaż właśnie mam przewrotną odpowiedź. No zapraszam, no to znaczy, tu jest mało miejsca ogólnie. Kiedy byłem w lesie, nie byłem sam. Prowadziłem kabaret środowiskowy, młodzieżowy. I potem zostało trochę przyjaciół. No jeden mnie teraz słucha zza oceanu. Nie wiem, czy tam się pojawił na tym Skype'ie. Może nie, bo on przy mnie teraz, to jest czas, kiedy on pracuje, ale napisał mi SMS-a, że postara się być. No. Mhm. Wtedy nie byłem sam. No, byłem otoczony liczną gromadą. Na nauczce zimą jestem sam, to jest okrutne, ale taki był,
To znaczy odpowiedź w jakim sensie będzie na tym blogu. No za dużo musiałbym mówić. Nie lubię samotności, nie jestem samotnikiem. Tak wyszło, że rozpadła mi się rodzina. Ja już to życie rodzinne właśnie mam za sobą, a właściwie powiem jeszcze jedną rzecz. Ja to traktuję jako pewien stan przejściowy. Ja wierzę to i czuję, że pomimo, że jestem już w wieku dla was może zaawansowanym, jakbym powiedział jakim, to by was trochę spięło, ale nie będę mówił tego. Może kiedyś to napiszę na blogu. Ja czuję mimo wszystko, że najważniejsze, najlepsze jest jeszcze przede mną. To jest stan przejściowy. Ja teraz walczę. Jest taki stan w życiu mężczyzny, psychologia to określa, tak zwanego schowania się do jaskini. Ja teraz jestem w tej jaskini. W myśl może tego słynnego przeboju z ostatniego dzwonka, mężom należy wypada w milczeniu się zbroić. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. To jest szlifowanie zbroi. I nie jestem sam, bo jestem z wami teraz. Czytam mojego bloga wiele osób i wiele osób tam wchodzi i wiem, czuję ich emocje. I żyję tym, że ja to daję i oni mi odpowiadają tym. To jest moja walka, samotna, tak jak walka tego, co wchodzi na K2, tak powiem. To jest to pytanie odnośnie samotności, a teraz słucham drugie. Drugie pytanie połączone z tym pierwszym pytaniem brzmi, czy czytał pan książkę Douglasa Copelanda Pokolenie X? To jest w... Oryginalny tytuł brzmi Generation X. Bo to, co pan mówi, bardzo mi się kojarzy. Nie czytałem tej książki, ale Pokolenie X to jest prawdopodobnie to, do którego miałem zaszczyt się i do tej pory zaliczam. No to także... Ja powiem tak krótko, że Pokolenie X to jest historia przyjaciół, którzy też zostali wyautowani z systemu i wynieśli się na pustynię na Arizonę, tam właśnie spędzając czas i tam będąc absolutnie odseparowanymi od państwa, od cywilizacji, od nachalności innych ludzi, dlatego słuchając pana, no miałem takie dziwne odczucie, że dlaczego pan tam jest sam. No serdecznie panu dziękuję za odpowiedzi. Hugo, gratuluję, kolejna ciekawa audycja. A dziękuję bardzo. To był Jacek Blacha. Miło mi było, Jacku. Fajne były pytania. Jeżeli są jakieś następne, to słucham, a jak nie ma, to ja mogę coś powiedzieć od siebie. Słuchaj, odpowiedz też na... Jeżeli są pytania, to... Na to pytanie, które się pojawiło w przerwie, kiedy cię nie było, czyli no takie przyziemne pytanie. Ile kosztuje życie na takiej łajbie? To jest bardzo fajne pytanie, bo to jest pytanie odnośnie początku tego, jak ja tam zacząłem. To znaczy słowo kosztuje. Bo ja od początku, jak zacząłem żyć pustelniczo, to uprawiałem tak zwaną naturalizację spożycia. O, tak to się w ekonomii mądrze nazywa. Czyli zbierasz grzyby kozy, i jagody. Piekłem sobie chleb i do tej pory piekę na tym filmie. A nie, zresztą nie będę... Właśnie już powiedziałem, no spaliłem sprawę. No, na filmie jest scena, kiedy rozwalam piec chlebowo-ceramiczny, walę komin, a później na jachcie to jakby odżywa mały chlebek, bo mały, ale zawsze swój upieczony. No teraz mi fermentuje ciasto. Ile kosztuje? To różnie kosztuje, niedużo. A słuchaj, ja mam takie pytanie, takie wtrącę się. Czy pieczenie chleba samemu jest tańsze niż kupno go ze sklepu? Czy te półprodukty nie kosztują więcej? Ono jak się piecze dużo, duży chleb, bo ja teraz malutkie, czasowo to wychodzi, że się traci. No, tańsze jest z pewnością, jeśli chodzi o surowce. Tam w lesie to miało znaczenie ekonomiczne, bo powiedzmy, że bochenek chleba kilogramowy, czy tam półtora kilogramowy, no to była cena mąki rzędu 50 groszy, prawda? No to taki chleb to jest kwestia, no chleby są 0,8 zdaje się, no to kwestia 3-4 złotych za taki chleb, który kosztował normalnie, powiedzmy, znaczy mąka około 50 groszy, to miało znaczenie ekonomiczne, teraz mniejsze, ale zdrowotne ma nieprzeciętne znaczenie, bo ja jestem nieubezpieczony w ZUS-ie, jak już powiedziałem, spaliłem książeczkę i muszę być zdrowy i muszę się zdrowo odżywiać, a zdrowo odżywianie jest tańsze. Jak się fermentuje samemu ciasto, ten zakwas się robi, to jest to po prostu lekarstwo. Także to
nie przejadać się mięsem, zwłaszcza wędlin. Nie kupuję wędlin, jeżeli kto kupuje mięso takie surowe i samemu sobie tam jakoś piekę, gotuję. No świetny żurek wychodzi na tym zakwasie, który się samemu robi. Także same, jeżeli chodzi o sprawy kosztów utrzymania, to nie są aż takie duże. No trudniej jest powiedzmy z higieną, o, jeżeli już mówimy o życiu na jachcie, bo żeby kąpiel zrobić, to trzeba całodzienną akcję nagrzewania wody. No mam taką wanienkę, która z PCW, która normalnie służy do rozrabiania betonu, za to się kupuje w sklepie Nomi, kupiłem chyba. No ale ona się tu pięknie mieści w jachcie, takie korytko, no ale trzeba sobie ugrzać wody. No i to jest właśnie taka sprawa, no z praniem jest gorzej, ale ponieważ są te ciuchlandy tak zwane, gdzie można na przykład, no to są śmieszne relacje cenowe, za 2 zł kupić spodnie dresowe, których nie warto już później prać, tylko się kupuje następne, no to jako ocieplacz, powiedzmy, pod normalne, nie? To sobie trzeba po prostu w taki sposób radzić. No, nie jest drogie, jeżeli się w portach morskich nie cumuje, bo porty morskie są drogie, a na Śródlądzie to jest życie tanie. No. A takie cumowanie w takim Malborku ile kosztuje? A nie, w Malborku mam za darmo, z tym, że no już tutaj nic nie ma. Był prąd, ale wyłączyli, była woda, ale zakręcili. Teraz jedyne co mam, to że tu są kamery, które na mnie cały czas patrzą. Bo tak nawet pogadać nie ma z kim, nie ma zawiadowcy portu. Widzę tam 4 kamery, potem jeszcze zobaczyłem następne 4 gdzieś tam, że 8 kamer mnie obserwuje. No ale to dzięki temu mogę tu łódkę zostawić, powiedzmy, w miejscu monitorowanym. No to jest jedyna dobra strona, że jest miejsce monitorowane, nie kręcą się różni tam menele, którzy mogliby coś włamać, bo od razu by było wiadomo kto. A to do kiedy tam będziesz? Aż rozmarznie. A potem się przenoszę do Tolknicka, bo tam już mam namiary, że jest przyjemna pani Bosman i prąd na pewno będę miał. A ja go potrzebuję do wypalania tej ceramiki, tych mozaik, które tam na strzące są. Okej, okay, czyli jak ktoś chciałby tam jeszcze podskoczyć, to może teraz, a potem do następnego miejsca. Do ciebie? No, to jakby ktoś chciał mnie odwiedzić tu w Malborku, no to bardzo miło by było. No ale słuchaj, ty jesteś takim masochistą życiowym? No bo, że nie wiem, że nie chcesz mieć... Bo masz tam komputer, czy nie? Bo nie, mam komputer, jak prowadzę stronę. No tak, z tym, że teraz mam skonfigurowane, jestem całym programistą tak w ogóle. Nie? Tam jakby to trzeba było komuś sformatować dyski z poziomu komórki, też to jestem w stanie. No właśnie. Znając, także lepiej nie mówić mi numeru IP. A teraz mam skonfigurowaną stronę tak, że że mogę administrować z poziomu komórki. Tak zaprogramowałem tam serwer PHP i on mi tam wszystko robi. Także mogę tylko mieć naładowaną komórkę i wykonuję wszystko, co potrzeba w sieci. Okej, czyli nie jestem takim typem pustelnika, masochisty, który się odcina od wszystkich nowinek i siedzi nie, i sobie... Nie. To mnie w tym momencie masochisty, no nie wiem. To by kwestie damsko-męskie może zostawmy na inny temat. Może kiedyś do tego za rok może. Wrócimy w audycji wieczornej. Okej, okay, to tak naprawdę powiedz mi jeszcze na takie pytanie, czy ci... Nie, w sumie to jest głupie pytanie, bo chciałem się zapytać, czy ci się podoba ta sytuacja. Nie bo ma głupich pytań. Nie, bo to okej, okay, bo żyłeś 20 lat tam sobie w lesie, teraz się przeprowadziłeś na wodę i teraz z perspektywy czasu tak naprawdę chcesz coś zmienić? Chcesz wrócić do jakiejś, nie wiem... Bo tak naprawdę, dlaczego zadaję to pytanie? Ponieważ to, co ty powiedziałeś, że sobie tam robisz sam, nie wiem, wypiekasz chleb, czy jakieś tam, wiesz, i inne rzeczy, nie wiem, łowisz ryby, nie wiem, co się dzieje na wodzie, pewnie się łowi ryby czasem, gdzie kąpiel zajmuje cały dzień przygotowanie kąpieli i tak dalej, to czy nie jest tak, że jakby połowę swojego czasu poświęcasz na takie normalne rzeczy, na które inni poświęcają, wiesz, kilkadziesiąt minut? Nie kosztuje cię za dużo czasu? To, nie, to jest dobre pytanie, ale dlatego, jeżeli chodzi o koszty tego życia, to jest absurd naszego kraju, że to się opłaca. Że opłaca się na przykład samemu budować łajbę, no mój blog się od tego zresztą zaczyna, że opłaci się samemu budować łajbę, podczas kiedy praca organiczna jest wielokrotnie wydajniejsza. Ja nie jestem dumny z tego, że ja w lesie zbudowałem łajbę samemu, tak już troszeczkę z dygresją, ale na temat w sumie, bo ja powinienem pracować gdzieś organicznie, bo w tym czasie
co ja to robię, i to jest właśnie twoje pytanie, w tym czasie, co ja robiłem tę łajbę na piechotę, wykorzystując mój czas pracy, tak, pracy organicznej z zespołem i z oprzyrządowaniem, powstałoby 100 takich jednostek. Tyle, że później podział tego wypracowanego dobrobytu jest taki, że mnie z tego podziału przypadłoby koło ratunkowe. Dlatego ja robię sobie sam na piechotę, żeby mieć więcej. I to jest absurd i karygodna sprawa, że to mi się opłaci. Niedługo może będzie się opłaciło wytapiać sobie stal i robić gwoździe. Na razie jeszcze się opłaci kupić w sklepie żelaznym. Tak mówię z przegięciem, bo to jest właśnie twoje pytanie. Dlaczego ja robię no w sumie dłużej? Tak dokładnie. Ale ci, którzy robią to krótko, nie mają często czasu dla siebie na wiele rzeczy, na które ja mam czas, bo muszą ciężko pracować i nie mają siły. No energii życiowej jest ileś i ona się wyczerpuje, prawda? Młodzi mają jej więcej, ale się szybciej spalą przez to, że się mogą szybko wykąpać i szybko lecieć, bo szef czeka i jak wylecą z tego wyścigu szczurów, to sobie podcinają żyły, bo nie wiedzą, co robić. No to jest coś za coś. No. Czyli właściwie nie ma żadnych kosztów stałych poza jedzeniem. Takich, że musisz wydawać. No tak. To jest dylemat wolności Kanta, że nie możemy być do końca wolni, bo mamy potrzeby, tak? Prawda? To nie ma kosztów stałych. No, poza tym, że muszę komórkę zasilać, żeby mieć internet. Dycha miesięcznie. No, mam i to mi wystarcza. Transfer 100 megabajtów zupełnie wystarczy do administrowania strony i nawet zamieszczenia takich jakichś tam fotek i innych rzeczy. Mhm. Czyli tam jedzenie i czasem trzeba wyremontować coś, żeby tam nie zatonęło. Tak, okej. Czyli w tym sensie czujesz się wolnym człowiekiem. Taki wybór życiowy. No, dobrze, że powiedziałeś o wolności, bo wolność to właśnie to jest ta wolność, o której teraz mówimy, to jest ta typu Diogenesa z Synopy, tak powiem. To jest moja beczka Diogenesa. Jeżeli to coś mówi, bo jeżeli, ja nie wiem... Dawaj, wytłumacz. Diogenes z Synopy to był filozof grecki sprzed paru tysięcy lat, który żył w beczce, mieszkał w beczce i żywił się tym, co rosło w koło. I znany jest fakt, jak przyszedł do niego Aleksander Wielki, największy władca wszystkich czasów, i zapytał, czego sobie życzysz, mędrze, to ja ci to spełnię. Na co on odpowiedział, ponieważ ten Aleksander zasłonił mu słońce, żeby się kawałek przesunął i mu nie zasłaniał słońca, bo on się wygrzewa. Nie? To taki znany fakt, że to było jego jedyne życzenie. A drugi to, jak Aleksander obrażony przysłał sługę, kiedy Diogenes sobie przyrządzał potrawę z tej trawy, która tam wkoło rosła. I ten sługa mu powiedział, jakbyś ty się troszeczkę nauczył zginać karku, to nie musiałbyś zreść takiej brei, tylko byś miał piękne jedzenie przy pańskim stole, nie? Mhm. I on mu odpowiedział tak, a ja mogę ciebie nauczyć, jeszcze raz, nauczyć, jak przeżyć tym, co tutaj rośnie w koło i wtedy ty nie będziesz musiał zginać karku przed nikim. I to jest ten wirus, który teraz zaszczepiam tym młodym, którzy słuchają i noszą w zębach CV. Musicie umieć przetrwać tak survivalowo. Nie mówię, żeby tak żyć, ale umieć. To jest różnica jakościowa, prawda? Żeby w razie czego móc powiedzieć nie, tak jak ja powiedziałem, bo inaczej was upodlą i będziecie sami siebie nienawidzieć, a my jako naród zginiemy. I moja rola jest w tym teraz taka, żeby wam to przekazać, bo media państwowe wam tego nie przekażą. Jeżeli ty, Hugo, nie wiedziałeś, kim był Diogenes z Synopy, to już znaczy dużo, bo to znaczy... Tego się nie przekazuje. Tak jak i o Giordano Bruno, takich słów Sokratesa się lansuje, bo on był państwowcem, on zgodził się na śmierć niesprawiedliwą, bo uważał, że państwo jest czymś ważniejszym, ale nie znał jeszcze Sokrates prawa państwa przestępczego. A już Giordano Bruno jakby troszeczkę podszedł do tego inaczej i racja moralna, prawo moralne było ważniejsze, czyli teraz wy boicie się bardziej ode mnie. To właściwie trudno mi teraz zadać pytanie, ponieważ odpowiedziałeś na moje dwa następne pytania, bo
Po pierwsze chciałem się zapytać, czy taki styl życia promujesz? Powiedziałeś, że tak naprawdę nie. I co byś chciał zmienić? I powiedziałeś, że chcesz nauczyć ludzi tego, to może jak przytoczę inną postać świętego Pawła, który mówi, że umie żyć w niedostatku i wtedy, kiedy ma dużo również innych dóbr i umie się w tych dwóch stanach zachować i jest mu z tym dobrze, ponieważ właściwie nic go wtedy nie zaskoczy w życiu i może się do wszystkiego, do każdej sytuacji w miarę przystosować i sobie żyć tak, jak uważa za stosowne. Więc to jest jakby twoje misja, to jest twój przekaz twój dla ludzi, do ludzi? Chyba tak, no jeżeli zacytowałeś świętego Pawła, no to jest to na pewno, mówiąc językiem współczesnym, niezły gościu. No, był to mądry człowiek z pewnością i w wielu rzeczach bardzo go popieram, aczkolwiek w jednym nie, jak powiedział, że lepiej jako, żeby mężczyzna nie zbliżał się do niewiasty. Ja uważam, że lepiej, żeby się zbliżał, bo by... On coś miał z tymi kobietami, nie? Coś miał z tymi kobietami, rzeczywiście. Okej, ale to w takim razie, to czekaj, to ty robisz takie, ty uczysz ludzi nie tylko sztuki, tylko ty ich uczysz sztuki przetrwania? Powiem tak, ja w tym momencie nie prowadzę żadnej agitacji tutaj, żadnej, ja po prostu żyję i to co robię, no powiem, budzi sumienie jednak, mam tutaj odzew, a twarde słowa są na blogu. Ja po prostu żyję. Po prostu żyję tak, jak mi pozwolono. Jak zarobię więcej, będę mógł żyć lepiej. No, jak zrobię więcej obrazków fajnych, to popłynę gdzieś daleko. No, nie żyję planowo jako męczennik, tylko po prostu tak spadłem na cztery łapy. No, po prostu tyle mi zostało i tym dysponuję. O, tak to wygląda. To teraz jeszcze cię spytam o twoją finansową stronę twojej sztuki. Jeszcze przypomnę, że minęła godzina 22, więc jeżeli chcecie jeszcze zadać jakieś pytanie, to się pospieszcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie. Naszym gościem jest Jacek Skwarnecki, człowiek, który... Znaczy, ja wiem, że to jest, czasem się ludzie obrażają za to przedstawienie, ale ono jest zawsze jakimś takim spłuceniem w osoby, którą się przedstawia, więc to tak w dwóch zdaniach, czy tam w jednym zdaniu tylko człowiek, który przez 20 lat mieszkał w lesie z własnego nieprzymuszonego, z własnej nieprzymuszonej woli, a teraz wylądował na łódce, na jachcie, na barce, na której mieszka od ostatnich 2 lat. W tej chwili jest zacumowany w Malborku i mamy już jednego słuchacza, który postanowił jednak się dodzwonić w ostatniej chwili. Witaj, słuchaczu, jak ci na imię? Przedstawię się jako Krecik, bo to bardzo wiele Jackowi powie. A, no tak, Krecik jest mocny. Słucham, Kreciku. Witam. Cześć. Cię, Jacku. Tak naprawdę nie mam pytań, bo ja to wszystko wiem, prawda? Ale chciałam to może trochę wytłumaczyć tym ludziom, którzy nas słuchają i powiedzieć, że trzeba by było być w tym lesie, zobaczyć, jak wiele daje pobyć na łonie przyrody, bez telewizji, bez prądu, tylko i wyłącznie z innymi ludźmi. Tak naprawdę, no tylko dla siebie, tak? Z muzyką, z twoją muzyką, z tymi wszystkimi odgłosami lasu, który czasami dla mnie był dosyć straszny. Przypomniałaś mi coś bardzo ważnego. Ja to muszę powiedzieć i trzeba będzie, żebym powoli już się też rozłączał, jeżeli są inne pytania. Mhm. Słuchaj, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć? Czy... Nie, chciałam ci podziękować za kolejną mądrą lekcję życia tak naprawdę. Dobrze, Aniu, trzymaj się. Ja teraz słuchaj, co ja teraz powiem. Ja jeszcze chciałem powiedzieć o jednej rzeczy. Jak następuje przemiana świadomości w byciu na łonie natury? Ja kiedyś usłyszałem jakieś takie mądre zdanie, że wystarczy 2 lata takiego pobytu, żeby być psychicznie zdrowym. Ja żyłem tam troszeczkę dłużej i powiem, jak to na mnie podziałało. Odnośnie tej sieroty, którą się tam opiekowałem. Ja kiedyś miałem tam wizytę tego samego domu dziecka, to była placówka opiekuńcza Tęcza z Kutna. I wówczas na początku samym to było i nigdy mi nie przyszło do głowy, że ja mogę się zaopiekować sierotą na tyle, żebym chciał zostać jej rodziną zastępczą. I dopiero po kilkunastu latach pobytu na łonie natury zachowanie dziecka, które dochodzi i się nagle przytula, działa jak imperatyw kategoryczny. Odzywa się w nas taki pierwotny język gestów,
który funkcjonuje w każdym i jeżeli by go nie było, to byśmy nie mogli przetrwać jako gatunek po prostu. I wtedy wiedziałem, to był imperatyw kategoryczny, to dziecko mi mówi, masz się mną zaopiekować. A kiedy się tego nie czuje, no cóż, nie czuje się tego, jak się ma ten medialny hałas i jest się zagonionym w wyścigu szczurów w tym cywilizacyjnym przytłoczeniu. Także myślę, że się w tym momencie, Hugo, trochę obroniłem przed tym takim strywializowaniem, że to było potrzebne po to, żeby odnaleźć siebie, jakim się naprawdę jest. O, jeżeli mogę się tym pożegnać, bo nie wiem, czy ja tu jeszcze mam jakiś tam... Chyba, że zobaczę, ile jeszcze ta audycja ma potrwać. A ty wiesz, ile tylko może potrwać, także tak naprawdę... A, możemy no się... to nie wiem, to zobaczę, jaka będzie... Jaki będę miał stan na koncie. Jak będzie jeszcze w miarę przyzwoity, to nie wiem, może za 10 minut się połączę jeszcze. Jak nie, no to w takim razie pożegnam się. Miło mi było słyszeć. Powiem, żegnaj, droga młoda inteligencja. Dzięki ci wielkie, Jacku, za tą audycję. Było mi naprawdę bardzo miło gościć człowieka, który no, żyje w sposób no, znowu nietypowy. Znowu kolejna osoba, która żyje w sposób taki no, niepolski, nieprzeciętny, a jednak jest szczęśliwa. No trzymaj się, Hugo. Jeżeli będzie jeszcze... Za jakiś czas ta potrzeba, to nie wiem, daj sygnał, to ja jeszcze oddzwonię, jak będę mógł. Dobra, to jak coś... No to na razie. To jak to coś, to dzwoń. To był Jacek Skwarnecki, człowiek, który, no znowu spłycający trochę, postanowił sobie żyć w sposób taki, no nietypowy, niecodzienny, niepolski, jak już powiedziałem. Ja tak lubię czasem się posługiwać takim stwierdzeniem polski. Ja to ostatnio na prezentacjach jakichś tam różnych, na jakichś uczelniach mam, to mam prezentację taką, jak wygląda życie przeciętnego Polaka, który się najpierw rodzi, potem tylko po to się rodzi, żeby pójść do przedszkola, następnie do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej, potem żeby pójść na studia, jako że już większość Polaków idzie teraz już na studia, a idzie na studia tylko i wyłącznie po to, żeby się zatrudnić na etacie, z którego jest się tam pewnie raz lub dwa razy zwolnionym w czasie swojej kariery, po to tylko, żeby znaleźć kolejny etat, następnie znaleźć się na emeryturze, a potem umrzeć. To jest taki scenariusz 98% Polaków. Być może nie tylko Polaków, ale akurat wśród Polaków więcej żyje, także tutaj ich obserwuję. I tym bardziej staram się zapraszać ludzi, którzy starają się troszkę łamać, nawet nie troszkę, jak widać, ten schemat i próbować pokazywać innym ludziom, słuchaczom kontestacji, że można żyć w zupełnie inny, ciekawy, interesujący, fascynujący, nietypowy, no taki... Taki sposób, o którym no, nasze mamy mówią, że to tak się nie powinno robić, tak? Bo mamy mówią zwykle, znajdź sobie normalną pracę. O właśnie, w nienormalny sposób. Mama mówi zawsze, znajdź sobie normalną pracę, czyli taką, która jest stabilna, taka, która daje, no może nie za duże pieniądze, ale co miesiąc i raczej cię z niej nie zwolnią. No i tyle. I tak sobie przeżyj swoje życie. I w tej pracy spędź sobie 8 godzin plus dojazd 2-3 godziny, no i tak spędzasz swoje życie. Także tym bardziej jestem zadowolony, że mamy takich ludzi jak Jacek Skwarnecki, którego możecie wciąż komentować na naszym czacie, na stronie chatkontestacja.com i no, która no, postanowiła no, wybrać sobie w taki sposób życia, a nie inny i nie jest to wyjątek tutaj na naszej antenie. Wyprzedali! Zaprzedali! Nie ma Polski! Hitlera nie cenzurowali internetu! I do ostatniej kroki naszej wierzy! Żydzie, kurwa! Kontestacja. To w naszym czacie tak jest rozmowa, że podeślą tam na doładowanie telefonu, bo rzeczywiście się Jacek łączy z nami za pomocą telefonu dzisiaj, no bo troszkę mamy, jak wiecie, ograniczony sposób tutaj łączenia się komputerowego.
więc tutaj dzwoni do nas z komórki. Także Lord Blix już się zadeklarował, że doładuje telefon, więc jak coś, to może Jacek jeszcze dzwonić. Czy jakieś jeszcze inne ciekawe, jakieś ciekawe zdania na naszym czacie? Co tutaj się dzieje? Coś odnośnie Tada Witkowicza. Ja nie wiem, o co chodzi z Tadem Witkowiczem, ale Tad Witkowicz w sumie też jest bardzo ciekawym przykładem osoby, która żyje w sposób nietypowy. Jeżeli nie znacie Tada Witkowicza, to sobie możecie wygooglować starą audycję w Kontestacji z Tadem Witkowiczem. On był bodajże dwukrotnie na antenie Kontestacji. Jeden raz był u mnie i wcześniejszy raz właściwie był u Kamila Cebulskiego. Ja z nim rozmawiałem na temat tego, jak się rekrutuje pracowników do firm, ponieważ Tad Witkowicz to jest człowiek, który wychował się w rodzinie, w biednej rodzinie w Kodyniu. Kodyń to jest, zdaje się, taka wiocha gdzieś na wschodzie Polski. No wiecie, i to dawno temu było, więc to w ogóle... Jeżeli mielibyście zdefiniować brak cywilizacji, to właśnie Kodyń jest przykładem tego braku cywilizacji. Wychował się w rodzinie, która miała tam kilkanaścioro dzieci bodajże. Ale się wychował i w pewnym etapie życia udało mu się wyemigrować bodajże najpierw do Kanady, potem do Stanów Zjednoczonych. Tam dostał stypendium na studia, został inżynierem. Jak został inżynierem, to otworzył wtedy swoją pierwszą firmę. Postanowił wtedy zarobić na takich urządzeniach, które wzmacniały sygnał światłowodowy, bo wtedy światłowody wchodziły na rynek, były potrzebne przesył światłowodowy na dalekie dystanse, ten sygnał się zniekształcał, trzeba było urządzenia, które go poprawiają i tak dalej. Nieważne. Ale to wszystko opowiadał, napisał w swojej książce, w autobiografii, i na tym jakby dorobił się tam pierwszych pieniędzy, potem założył drugą, trzecią, czwartą spółkę, kilka spółek wprowadził na giełdę, został multimiliarderem i tutaj w tej chwili wciąż jakby prowadzi kolejne spółki, kolejne firmy. To jest człowiek, który wyznaje taką zasadę, że jeżeli o 7 rano nie masz spotkania z klientem, to znaczy, że nie osiągniesz sukcesu. O. Co jak widać na jego przykładzie. Osiągniesz sukces, jeżeli będziesz miał to spotkanie z klientem. No, ale chcę o tym powiedzieć, ponieważ jest to trochę taki skrajnie przypadek, trochę odmienny. Z jednej strony, na jednej płaszczyźnie, na jednej platformie, odmienny od Jacka Skwarnyckiego, a z drugiej strony, no, też jest to osoba, która zdecydowanie zdecydowała się na życie nietypowe, na takie, wiecie, niecodzienne, która wykorzystuje swoje talenty, wykorzystuje swoją pasję życiową do tego, żeby zakładać kolejne firmy, bo to jest jego pasja, żeby po prostu robić nowe technologie, żeby zakładać kolejne firmy, żeby zatrudniać ludzi, no, bo to lubi robić, więc czemu ma tego nie robić? Nikt nie powinien go za to potępiać, tak samo jak nikt nie powinien potępiać człowieka za to, że postanowił sobie żyć na swojej łajbie, na rzece w tej chwili w Malborku. Jeżeli jesteście gdzieś koło Malborka, to odwieźcie Jacka. W sumie będzie mu miło, nie? W Malborku znajdziecie przystań i tam pewnie, nie wiem, czy będzie tam dużo różnych statków zacumowanych, ale domyślam się, że nie, więc go tam z łatwością znajdziecie. Kupcie jakieś wino, czy co on tam pije i z nim trochę pogadajcie, bo będzie mu zawsze tam bardziej sympatycznie. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, komentarze lub coś takiego, to oczywiście dzwońcie na numer 222-195-321, 222-195-321, 22:15 i powinniśmy w takim razie już powoli kończyć tę audycję, bo chyba już dodatkowego tematu dzisiaj nie ruszymy, może tylko walny komentarz człowieka, który ostatnio bardzo mądrze mówi, ale to już za chwilę. Wyprzedali! Zaprzedali! Nie ma Polski! Nie to, to już było. Coś innego, proszę to. Zaśmiała się francuska biedota na wieść, że ktoś wreszcie dokopał bogaczom. Zaśmiali się francuscy bogacze, popijając szampana na Kajmanach, gdzie już właśnie przenieśli siedziby swoich firm. Kontestacja. A w sumie ten dżingiel chyba będzie zyskiwał tutaj na popularności teraz, jako że ludzie, którzy mają jakieś pieniądze masowo, zaczynają opuszczać państwo Francja, o czym możecie poczytać sobie, posłuchać sobie w najnowszej audycji Agent Tomasza, Gérard Depardieu, tak, Karl Lagerfeld, Louis Vuitton i pewnie inni również.
zna wieść o wejściu podatku dochodowego o wysokości 75% dla najbogatszych Francuzów. Postanowili już powiedzieć, że no, to już jest lekka przesada i my Francję opuszczamy. I już z Francji uciekają, także Jacek chce się tam zadekować, ale on jeszcze w 75% próg podatkowy nie będzie zapewne wpadał, więc jeszcze tam może tam sobie zaznać jakichś ciekawych wrażeń. A naszym awaryjnym dzisiaj, takim dodatkowym tematem, który miał być, to była masakra w Newtown. Masakra w Newtown, czyli przypomnijmy krótko, jeżeli ktoś tego będzie słuchał za rok lub za dwa, chodziło o to, że człowiek, który miał tam 18 czy 20 lat, ileś tam tak gdzieś koło tylu, postanowił wziąć sobie 5 sztuk broni od swojej matki, a zwykle matka trzyma sobie tam 3 pistolety i 2 karabiny w szafie, no więc to była taka jedna z typowych matek i poszedł sobie do szkoły i powystrzelał tam kilkanaścioro dzieci w wieku tam 5, 6, 7 lat, kilkoro wychowawców, psychologa szkolnego, co ciekawe, oraz dyrektora. I oczywiście w mediach, no głównie europejskich, głównie polskich, właściwie w polskich to tylko i wyłącznie temat tej masakry dotyczy posiadania broni. No, ja wiem, że za tydzień ten temat już będzie taki mało nośny, mało ciekawy, wobec tego chciałbym tylko puścić tutaj komentarz Maxa Kolonko. Mariusza Maxa Kolonko, który ostatnio, no muszę powiedzieć, że no jestem pod wrażeniem i to pewnie nie tylko ja, jego komentarzy do Superstacji, który różne takie wydarzenia, które się dzieją w Stanach Zjednoczonych, komentuje, więc ja myślę, że naprawdę warto przytoczyć akurat ten ostatni komentarz, jeżeli chodzi o masakrę w Newtown i jeżeli chcielibyście ją jakoś jeszcze krótko skomentować później, to jeszcze będziecie mogli zadzwonić na antenę Kontestacji numer 222-195-321 lub kontestacja.com na Skype'ie, ponieważ dyskusja w Polsce dotyczy tylko i wyłącznie prawa do posiadania broni, jeżeli chodzi o takie sytuacje, które się dzieją, jak się stało w miasteczku niewielkim Newtown. Proszę Państwa, Ameryka usiłuje ustalić, co się stało w tej straszliwej tragedii, kto ponosi za to odpowiedzialność i widzę, że w którą stronę to zmierza. Wydaje mi się, że ten człowiek zostanie uznany za niepoczytalnego wariata, tak samo jak niepoczytalny wariatem był ten Koreańczyk, który strzelał w szkole w Virginia Tech, który zastrzelił 30 kilka osób. I tak samo jak niepoczytalny był ten człowiek, który strzelał w kinie w Aurora w Colorado, dlatego że za każdym razem, kiedy Ameryka nie wie co zrobić, staje w obliczu rzeczy niewytłumaczalnych, zwala winę na dwie rzeczy. Albo na prawo do noszenia broni, albo na to, że ktoś był niepoczytalny psychicznie. Czy tak było w tym przypadku? Nie wiem. Ten człowiek cierpiał podobno, który strzelał na jakąś formę autyzmu. O ile wiem, dzieci autystyczne są bardzo miłymi dziećmi, oni są zdecydowanie mordercy. Tu mówi się o jakimś syndromie Aspergera, ja nie wiem co to jest, ale podstawowe pytanie, które ja mam, to nie jest prawo do noszenia broni. Podstawowe pytanie, które ja mam, to jest co się stało z matką, która miała w domu 5 różnych rodzajów broni, wiedząc, że ma w domu dziecko, które cierpi na jakąś formę psychicznej choroby. Czy były na tym broni blokady? Wiadomo, że kiedy się kupuje broń, jest blokada na broni. Ja podam Państwu taki przykład, to jest Smith & Wesson. Pierwsza rzecz, która tutaj widzimy, kiedy otwieramy pudełko, to jest blokada na broni, to jest ta czerwona kłódka, to jest kluczyk, kłódka, zamek, to się trzyma pod kluczem, nikt nie jest w stanie tego otworzyć. Jeżeli jest się odpowiedzialnym rodzicem, tak się właśnie robi, niezależnie od tego, czy jest to dziecko autystyczne, czy z syndromem takim, czy innym, jeżeli ma się odrobinę oleju w głowie, jeżeli ma się w domu broń, z tej broni można zabić, można strzelać, wiadomo, że odpowiedzialny człowiek ma broń pod kluczem. To jest Glock, to jest to, z czego on strzelał i proszę bardzo, znowu, pierwsza rzecz po otwarciu, to jest kłódka i broń, kłódka na broń. A więc proszę Państwa, ja kiedy zdobyłem tę broń, kupiłem tę broń, pierwsza rzecz, która się stała, to przyszedł do mnie znajomy detektyw z policji i pozakładał mi te kłódki. Ja mówię, słuchaj, tu żadne dzieci nie przechodzą, on mówi, nie szkodzi. Popijecie sobie z kolegą, położy się spać, on zacznie strzelać w sufit na wiwat i ma rację. Mój kolega, który jest daleko stąd, starał się o prawo do noszenia broni, odmówiono mu, dlatego że kiedy był młodym człowiekiem, kilkadziesiąt lat temu, miał drobne starcie z prawem i od tej pory nie ma możliwości otrzymania pistoletu. Jest 20 kilka tysięcy przepisów prawnych, które regulują prawo do noszenia broni, a zdecydowanie są przepisy, które mówią, co należy robić, kiedy się tę broń ma. I nieprzestrzeganie tych przepisów powoduje kolizję z prawem. Connecticut ma jedno z największych, najbardziej ostrych praw, obostrzeń prawnych, jeśli chodzi o noszenie broni w Ameryce, tak samo New Jersey, jeżeli jedzie się na przykład samochodem, dajmy na to, i nie ma się specjalnych pozwoleń, nie można trzymać broni
tej skrytce pod oknem, dlatego że ktoś może wsiąść, może wyjąć ten pistolet i strzelić do ciebie, dlatego trzeba je trzymać w bagażniku, oddzielnie pistolet, oddzielnie kulę, oddzielnie magazynek. To reguluje prawo, nic w tej sprawie więcej się nie da zrobić, można mnożyć te przepisy, ale to niczego nie zmieni. Podstawowe pytanie, jak mówię, jak ja mam, to jest dlaczego matka miała broń, która była niezabezpieczona. Jeżeli była zabezpieczona, to jak to się stało, że ten człowiek ten broń uzyskał? Czy ona, jeżeli miała kłódkę na tej broni, czy on co, przyłożył jej nóż do szyi i powiedział, daj mi tę broń, daj mi klucze do tej broni? Jak to się stało, że on wyszedł z tego domu z tymi pistoletami, więc ona musiała mieć tę broń zabezpieczoną. Teraz, czy był poczytalny, czy nie? On wchodzi do tej szkoły, on się tam włamuje, on doskonale wie, co robi. On strzela, dokonuje tej straszliwej masakry, ale kiedy nadjeżdża policja i słychać syreny policyjne, co on robi? Przykłada sobie pistolet do głowy i pociąga za cyngiel. Tak nie robi człowiek, który jest szalony. Natomiast to, co mówią teraz media, Wolf Blitzer, podstawowy dziennikarz CNN-u, jeden z najbardziej chyba nieobiektywnych relacji, jakie widziałem ostatnio, indaguje swojego korespondenta na miejscu, to co? To on był, nie socjalizował się, tak? Tak. Nie miał wielu przyjaciół, nie. Sprawdzono, nie miał przyjaciół na Facebooku. Proszę Państwa, za chwilę się okaże, że człowiek, który nie ma konta na Facebooku, jest potencjalnym mordercą. Tak Ameryka usiłuje wytłumaczyć rzeczy, które są podstawowe i jasno określone. To w domu, w rodzinie powinna się odbywać kontrola tego, co się ma w domu. Jeżeli ma się broń, trzeba być odpowiedzialnym za tę broń. Nie może być takiej sytuacji, że dziecko, które jest chore, ma jakąkolwiek problem z chorobą, może pójść sobie i po prostu wyjąć tę broń i zacząć z tego strzelać. Wiemy teraz także, że ten chłopak usiłował nabyć broń w sklepie, było to na tydzień przed tą strzelaniną, ale znowu sprawdzono go i dostał odmowę, więc prawo zadziałało tak, jak być powinno. A zatem to, według mnie, co się tu naprawdę stało, to jest brak odpowiedzialności rodzicielskiej. Podam Państwu taki przykład. Niedawno na Florydzie była taka sytuacja, że dziecko bawiło się samotnie nad rzeką, z rzeki wyskoczył aligator, zagryzł to dziecko. Co się dzieje dalej? Wszystkie aligatory w okolicy wystrzelano. Tego aligatora, który rzekomo porwał to dziecko i zagryzł to dziecko, paradowano, ciągnięto na sznurze za ciężarówką przed całym miastem jako przykład tego, co się stanie, jeżeli dojdzie do takiej tragedii. Ktoś musiał być winny, winny był aligator. Nigdy nie była winna matka, która była odpowiedzialna za to, że to dziecko bawiło się samo nad rzeką, wiedząc, że na Florydzie częściej w rzece jest o aligatora niż o rybę. Proszę Państwa, Państwo zobaczycie, ten człowiek zostanie uznany za chorego psychicznie, Ameryka zapomni o tej sprawie, politycy przyjeżdżają w tej chwili, nic się w prawie donoszenia broni nie zmieni. Barack Obama, który w Białym Domu uronił łzę prawdziwą czy nieprawdziwą, palto 6, ale on mówił tylko o tym, że coś należy w tej sprawie zrobić. Eric Holder, prokurator generalny Stanów Zjednoczonych, mówił, że trzeba rozpocząć rozmowę na te tematy, oni nic nie zrobią. Ci politycy zjeżdżają tylko do Newtown, proszę zobaczyć w transmisjach telewizyjnych, tam jest polityk na polityku, oni tylko urabiają swój elektorat wyborczy, ponieważ wiedzą, że jest 47% społeczeństwa w Ameryce przeciwko, 46% za. Ten balans jest wyrównany, tu się nic w tej sprawie nie zmieni, ale to, co powinno się zmienić, to jest to, żeby Ameryka zaczęła spatrzeć, gdzie jest prawdziwa odpowiedzialność rodziców wobec swoich dzieci. Ameryka tego nie ma, Ameryka tego nie stosuje i co więcej, tego problemu w ogóle nie widzi. Mariusz Max-Kolonko, mówię jak jest, Nowy Jork. Mariusz Max-Kolonko niestety nie jest naszym korespondentem, tylko Superstacji, ale tutaj mamy taki przywilej go cytować, jako że pojawia się jego nagranie na serwisie YouTube, komentując to, co się działo w Newtown, gdzie człowiek, dziecko, czy ja wiem, czy to było dziecko, gdzie młody człowiek idzie i strzela do innych. Nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni. I ludzie w Polsce zadają sobie pytanie, czy pozwolić na posiadanie broni. Co ciekawe, nie? Bo to ciekawe, że Mariusz powiedział, że w sumie Connecticut to jest jeden ze stanów, ja tak się właśnie podejrzewałem, czy jest to jeden z tych stanów, który ma najbardziej represyjne, jeżeli chodzi o prawa posiadania broni. No i to okazuje się, że tak, że jest to jedno z najbardziej... Najtrudniej jest zdobyć akurat w tych stanach broń, gdzie są największe masakry. Takie mam wrażenie czasem. A może fałszywe wrażenie, może taki zbieg okoliczności, tylko pokazuje to nieco. To jest ciekawe, nie? Że w stanie New Jersey można mieć pistolet, ale tylko w bagażniku i tylko można mieć osobny magazynek i osobną kulę. Dziwne, że nie trzeba korpusu na przykład, tej sprężyny tam nie trzeba wyjmować. Nie? Dolnej części górnej osobno, żeby szybko sobie złożyć ten i wtedy nie, mają jakieś fory, mają zawodowi żołnierze, którzy to mogą zrobić w ciągu 20 sekund.
Albo jeszcze bardziej jakoś rozkręcić, nie? Ten, nie wiem, da się jeszcze bardziej rozkręcić pistolet albo rewolwer, żeby na przykład, nie wiem, może w odmiennych autach, żeby mieć magazynek w jednym aucie, a kulę mieć w drugim aucie, ale tylko jedną kulę, ponieważ druga kula musi być w domu, a trzecia to musi być u znajomych, żeby nie było łatwo jej użyć. Bo po to się kupuje pistolet lub rewolwer dla samoobrony, no bo chyba po to się kupuje rewolwer, żeby się bronić przed napastnikiem. No to jak nie widzę innego powodu, dla którego się wozi ze sobą pistolet, żeby nie dla samoobrony. No bo po co? Jest jakiś inny powód? Chyba, że się jedzie na strzelnicę, no ale nie codziennie się jedzie na strzelnicę. I mieć prawo takie, które zakazuje ci szybko użyć tej broni. A nie łapię tej logiki. Nawet to Amerykanie też mają często. Znaczy Polacy mają zupełnie popieprzoną logikę, jeżeli chodzi o posiadanie broni, ale Amerykanie, jak widać, czasem również w niektórych stanach. Ponieważ powodem jest to, że ktoś może wyjąć ci ze schowka i ciebie zastrzelić. To twoja strata chyba, to nie trzymaj w schowku. Nie wiem, trzymaj gdzieś indziej. Nie łapię, ale jak macie jeszcze jakieś komentarze odnośnie w kwestii broni, ponieważ tak naprawdę, jeżeli bym pociągnął ten temat, to komentarz Mariusza zostawiłbym na sam koniec, bo on dosyć dobrze obrazuje płaszczyznę, na której powinniśmy się obracać. Znaczy, że tu nie ma pytania, czy powinna być zgoda na posiadanie broni, czy nie, bo jest oczywiste, że powinna być zgoda na posiadanie broni. Nikt tego normalny nie kwestionuje, nikt przy zdrowych zmysłach. Tylko pytanie powinno być, czy gdzie jest odpowiedzialność rodziców, czy matka, która ma karabiny w szafie, czy powinna je mieć, albo inaczej, czy tak się zachowuje normalna, odpowiedzialna osoba, która zginęła, przypomnijmy, zginęła, ponieważ również została zabita przez tego człowieka, więc jakby, no, dobrze jej nie wyszedł ten, dobrze jej nie wyszło w no, ten sposób wychowywania dzieci, no, nie wiem jak to nazwać. Więc ona jakby no, straciła również całkiem sporo na tej całej akcji. No dobra, już zgubiłem wątek, od którego rozpocząłem to zdanie, wobec tego odbierzmy jeszcze Jacka. Czy to jest Jacek Blacha? Tak, tak. Tak, cześć, bo ostatnio kilku Jacków do nas dzwoni. To jaki komentarz masz? Komentarz, już przechodzę do komentarza, mianowicie, no dla mnie, wiesz, to mi trochę, jak ja zobaczyłem ten news w internecie, to zaraz mi się przypomniała ta taka ideologia Martina pod tytułem wszyscy jesteśmy ludźmi, prawda, i tak dalej. No niestety rzeczywistość nie jest tak wesoła, tak, a wszyscy ludzie nie są dobrzy i tak dalej, tylko są po prostu różni. No to mnie zawsze tak zastanawia, bo to nie jest pierwsza tego typu masakra w Stanach Zjednoczonych. I zawsze mnie to zastanawia, że jednak mimo wszystko Polacy pod tym względem są, pomimo wszystko, że u nas bardzo ciężko jest dostać broń, to Polacy pod tym względem są jednak bardziej rozsądni, bo na chwilę obecną, jak wejdziesz sobie na, podejrzewam, znaczny procent uczelni, a już na pewno na znaczny procent szkół średnich w Polsce, na teren tych placówek, to pierwsze, co ci się rzuci w oczy, to rzuci ci się w oczy to, że jest osobne pomieszczenie dla ochrony. I co najmniej jeden ochroniarz, jeden pracownik ochrony spośród tych, którzy tam są, ma przy sobie broń. Tak? Dokładnie, tak jest. Przynajmniej w mojej okolicy w Wielkopolsce to bardzo często tak jest. Bardzo często tak jest, że jak wchodzę i trwają jakieś zajęcia albo coś w tym rodzaju, pierwsze co widzę, to widzę pracownika o ochronę. I potem, wiesz, no ja mam takie trochę zboczenie zawodowe, nie? Że się przyglądam, nie? Mhm. To najczęściej przynajmniej jedna osoba spośród tych, które są tam zatrudnione, ma przy sobie broń, nie? Czyli to jednak świadczy o tym, że Polacy nie są tak do końca naiwni, nie? Że Amerykanie, pomimo tego, że by się wydawało, że tą kulturę związaną z bronią mają wyższą i tak dalej, to jednak u nas to wygląda trochę lepiej. Oni mają broń palną, czy taką broń, nie wiem, gazową albo hukową? Broń albo palną. Jesteś pewien, tak? No normalnie jak licencję zdajesz, to masz licencję na broń palną. Oczywiście to jest specjalna licencja, bo wolno ci używać w określonych przypadkach, tak? Ale to jest normalnie broń palna. Tylko jak ktoś strzela do studentów, to możesz strzelać do niego. Wtedy, na przykład. No nie wiem, w każdym razie. Okay. W każdym razie ja tutaj będę powiem tak pół żartem, pół serio, że będę bronić polskości tym razem i powiem, że jednak Polacy pod tym względem są, no nie są tak naiwni jak Amerykanie, a powinno być zupełnie odwrotnie, nie?
No właśnie, no, no niby tak, to w sumie aż, znaczy, może inaczej, bo znaczy nie dziwię się, że nikt w Polsce nie poszedł i nie powystrzelał kogoś w szkole, bo bardziej dziwię się temu, dlaczego ktoś to robi. A wiesz w ogóle, dlaczego ktoś to robi? Bo to nie wiem, czy to jest jakieś normalne zachowanie? Nawet osoby jakieś nie do końca psychicznie udanej, bo to jeżeli tak, to dlaczego tam to się dzieje, a nie dzieje się to w Polsce? Bo to wiesz co, no to jest tak jakby rozpatrywać takie, to jest tak jakby, to jest, wiesz co, to jest tak, ja mam wrażenie, że to jest taka choroba medialna, że się bierze jakiś bardzo indywidualny przypadek, wyciąga skądś tam z jakiegoś rękawa, tak, i na podstawie jednego przypadku, czy tam jakiejś sytuacji, która zdarza się 2-3 razy w roku, tworzy się po prostu jakieś takie, wiesz, jakieś takie teorie. No to tak jest, tak, jak to jest tak samo, jak ludzie mają dostęp do papierosów, czy do szkodliwych używek, no to potem z tego powodu umierają, tak? Zresztą nawet jest takie powiedzenie, że nóż może służyć do cięcia chleba, a można kogoś tym nożem pchnąć, nie? No tak, tak, już nie powiem. No zawsze są, banałów, jakieś, tak. zawsze są jakieś konsekwencje, tak? Na przykład konsekwencją tego, że się słucha kontestacji jest to, że można stać się taką logiczną maszynką do przeliczania wszystkiego na kasę, nie? No, można, jak ktoś tak wybiórczo słucha kontestacji, to można, tak. Zresztą jak wybiórczo słucha czegokolwiek. To jest mój komentarz, żeby nie było, że za długo jestem na antenie. Dobra, dzięki ci wielkie, Jacku. Na razie. To był Jacek właśnie w kontestacji i Wojciech do nas dzwonił, ale nie zdążyłem nacisnąć, więc może jeszcze raz do nas za chwilę postara się odzwonić. Na naszym czacie toczy się oczywiście gorąca dyskusja na ten temat, bo ja nie wiem, chyba na najbardziej abstrakcyjne tematy zawsze toczy się najżywsza dyskusja. No tutaj, bo jeżeli akurat ten problem nas nie dotyczy prawie zupełnie, to ludzie mają najwięcej do powiedzenia, co nie jest oczywiście żadną obrazą. Mówcie, co macie do powiedzenia, bo takie są prawo mediów, że trzeba mówić dużo. Wojciech jest z nami jednak na antenie. Cześć Wojciech. Cześć. Dobry. Cześć. Dzień dobry, troszkę cię przyciszę i już będziesz mógł komentować. Dawaj. No witam cię. Chciałem zauważyć, że te wszystkie strzelaniny zazwyczaj dzieją się właśnie w kampusach uniwersyteckich albo w szkołach, albo tak jak tam było w kinie kiedyś, ktoś wystrzelał tam, tak, tam gdzieś tam 30 osób bodajże. Tam, gdzie nie można mieć broni. Trzeba zauważyć, że te wszystkie miejsca to są tam strefy, gdzie nie można wnosić broni. No, nikt w szkole nie może mieć, żaden nauczyciel, żaden portier w szkole nie może mieć broni właśnie i tak samo jest na uniwersytecie. Żaden student nie może wnieść na teren kampusu broni, nie? Tak jest. Czyli gdy ktoś wchodzi i zaczyna z półautomatycznej broni zabijać ileś tam osób, no to żadna go nie zastrzeli od tyłu, tylko on może strzelać aż do wyładowania tak. Magazynka. Czyli takie tchórzliwe podejście trochę, tak, że sobie postrzelam do kogoś, kto się nie umie bronić. No, tutaj jakby wiesz, to jakby w Polsce otworzył ogień do wszystkich, no bo... Do kogokolwiek, nie. Bo nawet policja nie za bardzo ma naboje. No, albo w Anglii, co dla mnie było zaskoczeniem, jak byłem w Anglii, to dowiedziałem się, że... Czy ty na przykład wiedziałeś o tym, że w Anglii nawet policjanci, żaden policjant nie ma broni przy sobie? Nie wiedziałem. Widziałem tylko jak porazili tego gościa na lotnisku tak kilkanaście razy, aż umarł paralizatorem. No, więc to była ich broń. Także, ale poważnie? Dlaczego nie? No bo jest tak, że nie ma, są specjalne oddziały do tego, które mają broń. Normalni policjanci nie posiadają przy sobie broń. No proszę, to czemu tam nie mordują ludzi w szkołach? Chyba, że mordują, nikt o tym nie mówi. Bo w sumie nie wiem tak naprawdę. Może to jest, może jakaś psychika inna. Specyfika amerykańska, strzelanie do dzieci. No na przykład jakaś taka choroba. My mamy, nie wiem, trotyl i tupolewy, a oni mają strzelanie do dzieci. No nie, taka typowa, takie kulturowe uwarunkowanie, nie? To... Tak. Ja, to czarny humor wchodzi, ale już godzina 23 się zbliża, więc już może być. ty chciałbyś mieć broń? No, to ty. No ja myślę, że tak. Jeszcze nie mam 18, ale pokazałbym sobie kupię, a później. Po 21 roku życia postaram się o to pozwolenie. O, bardzo słusznie. Okej, dobra, dzięki ci wielkie Wojtku. To był Wojtek w kontestacji. A to jednak facetów coś wciągnie do tej broni. Ja też chciałbym mieć broń bardzo. Tylko nie chcę mi się wydawać bez sensu pieniędzy, wiedząc, że tego pozwolenia nie dostanę.
ale w końcu czemu by nie? Jeżeli macie jeszcze jakieś ostatnie komentarze, to oczywiście dzwońcie na numer 222-195-321 lub kontestacja.com. Jakieś reklamówki może w trakcie audycji, to ja zareklamuję sobie stronę edukatorium.pl. Jeżeli ktoś jest z Was, jakby to powiedzieć, może inaczej, jeżeli ktoś z Was niekoniecznie mieszka na barce albo w lesie, tylko tutaj uczestniczy w jakimś życiu takim społecznym i cywilizacyjnym i marzy mu się swoja firma na przykład, albo jakiś interes, albo na przykład handlowanie na Allegro, albo jakaś inna forma przedsiębiorczości, to edukatorium.pl to jest dla Was, dla takiej osoby właśnie. To jest taka strona ze szkoleniami, gdzie jest w tej chwili jedno darmowe szkolenie, ale następne już będą troszkę kosztować, ale to też będą stosunkowo niedużo i będą o różnych fajnych rzeczach mówić. Także już na początku możecie się z nimi, tymi materiałami tam zapoznać. Nic nie stoi na przeszkodzie, a my odbierzmy Tomkiewicza i Mariszkę również. Cześć. Cześć. Dzień dobry. Oboje są. Oni zawsze są oboje. Oni po prostu się nie rozłączają nigdy wieczorami. A to prawda, nie rozłączamy się. Dokładnie tak. Chwileczkę, Hugo, ja sobie przyciszę. O, bo mi akurat kursor myszki nie chciał współgrać z moją ręką. Słusznie, już za dużo dobra. Piwa. No. Dobra, jestem już. Nie wiem, Mariuszka pewnie coś doda, natomiast ja chciałem zwrócić uwagę na troszeczkę inny aspekt tej sprawy, o której mówicie tutaj. Chodzi o tą strzelaninę już nie pierwszą i nie wiem, czy nie ostatnią. Chodzi o to, że ja się zgadzam w zupełności z Mariuszem Maksym Kolonko. On od pewnego czasu mówi bardzo rozsądnie, natomiast jedną rzecz pominął, ponieważ ten sprawca, on był już dorosłym człowiekiem i tutaj trudno jest mówić o odpowiedzialności rodzicielskiej. Można ją jedynie do tyłu potraktować, czy go tam w dzieciństwie odpowiednio traktowano. Natomiast ja bym chciał pozostawić ten temat, ponieważ ja się z tym tematem żrę już od kilku lat. Znaczy w sumie on mieszka. No, znaczy, tak. To jest tak, że wiesz, że raczej ta odpowiedzialność rodzicielska powinna być do momentu, kiedy dziecko z tobą mieszka. A to prawda. Wiek jest taki wtórnym w sumie dosyć. To prawda, tylko że z tej, jak sobie tak czytam te wszystkie wieści, nierzadko ze sobą sprzeczne z ostatnich dni, to tak dziwię się w ogóle, jak to jest możliwe, żeby w normalnym domu kobieta miała broń i ona sobie ją trzymała niezabezpieczoną. Pierwsza normalna reakcja normalnego człowieka, który posiada broń, jest taka, żeby ją zabezpieczyć przed każdą możliwą sytuacją. Ona ma być dostępna na szybko, w momencie takim, kiedy ktoś cię napada, ale nie może być dostępna dla każdego domownika z osobna. Chociaż, i teraz tutaj się będę posiłkował Alexem Jonesem, muszę to powiedzieć, bo to mnie bardzo zaintrygowało, bo taka nagonka na posiadaczy broni jest od dłuższego czasu w Stanach uskuteczniana w sposób wręcz już taki, no wręcz tak bezczelnie jawny. Ci ludzie, którzy stanowią społeczeństwo w Stanach Zjednoczonych, oni jakoś już coraz mniej na to reagują. Ani jakichś głosów ze strony na przykład Clinta Eastwooda w tym momencie nie słyszałem, ani ze strony jakichś konserwianych tam środowisk też nic nie słyszałem, nic nie dociera. Natomiast Alex Jones chyba jakieś już dobre kilka miesięcy temu, może nawet więcej niż kilka, w jednym ze swoich programów powiedział na InfoWars, że pod koniec roku będzie wydarzenie, on tak mówił, że dojdzie do wydarzenia, które całkowicie już wywoła odpowiednią reakcję społeczeństwa na coś, czego jeszcze nie było w tym kraju, w takim rozmiarze. I powiedział, że prawdopodobnie na cel pójdą bardzo malutkie dzieci, żeby wywołać odpowiednią reakcję w społeczeństwie i wtedy już bardzo duża ilość osób będzie się mogła zgodzić na to, żeby ich całkowicie rozbrojono. I popatrzcie, po kilku miesiącach masz strzelaninę w przedszkolu. A to pokaż mi to nagranie i w ogóle, wiesz, bo... Wiesz co, postaram się to znaleźć. Dobra. Jak nie ja, to Mariszka, sam, bo... Sam Jones to szuka, bo ostatnio mówił właśnie, że szuka tego nagrania, bo no. A jeszcze na koniec, Hugo, chciałbym wam coś tutaj wszystkim zaproponować, bo natknęliśmy się na taki dokument, co prawda jest to z Discovery Channel, ale myślę, że Discovery też bywa rzetelny w pewnych sytuacjach. Zresztą to można na chłopski rozum ocenić. Nikt tam mówi, że nie, no większość stacji jest w miarę rzetelna, tylko poza tymi momentami, kiedy nie jest. No. To znaczy, my mniej więcej mamy tą intuicję, żeby się, prawda, zgodzisz się ze mną, że ludzie raczej mają taką intuicję, żeby sobie pooddzielać pewne rzeczy. Natomiast film się nazywa, jest z jakiegoś cyklu Curiosity.
i tytuł jest Brainwash to Assassinate. I to jest film, w którym przeprowadzono badanie na grupie ludzi szczególnie podatnych na hipnozę, do tego stopnia podatnych, że można im było, tak jak do komputera wkładasz oprogramowanie z dysku czy z czegoś, to tak samo im w głowie programowano sekwencje zachowań poszczególnych, aż do momentu, kiedy gość wyciąga broń, strzela, po czym nie pamięta niczego, co robił. I można sobie, naprawdę zerknijcie sobie na ten film, bo mną ostatnio wstrząsnął. Nie spodziewałem się czegoś takiego. Wiem, jaką potęgę może mieć hipnoza u niektórych osób. W mainstreamie się tego właśnie nie spodziewaliśmy, że to zostanie tam poruszone. Ja jestem do tej pory w szoku. Nie wiem, o co biega. W każdym razie pewne elementy się zaczynają składać do kupy w sposób, który dla mnie jest osobiście bardzo niewygodny, bo to oznacza, że ze społeczeństwem można zrobić wszystko. I tu się dziwię, że akurat w Stanach Zjednoczonych takie rzeczy mogłyby się odbyć. Niekoniecznie się odbyły, ale mogłyby się odbyć. Dlatego też warto zwrócić uwagę też na pewne inne sytuacje w całej tej sprawie. Jak ty to, Hugo, widzisz w ogóle? Czy co, hipnozę, czy Alexa Jonesa, czy co? Nie, tylko czy, przedstawiłem ci tą informację, czy jak sądzisz, czy twoim zdaniem jest możliwe zaistnienie takiej sytuacji, takiego zdarzenia? To czy tej hipnozy, czy tą wcześniejszą? Bo to dwie rzeczy poruszyłeś. Nie, poruszyłem jedną rzecz, bo chodzi o to, że na przykład Jones powiedział o czymś, co ma nastąpić. Bo facet jest bardzo przenikliwy. On do tego stopnia zna już ten rząd w Stanach Zjednoczonych, że on naprawdę potrafi pewne ruchy przewidywać. I do kolejnej operacji False Flag miało dojść niebawem. Teraz tak się okazuje, że nagle jest strzelanina, rozumiesz? I teraz ja uważam, wbrew temu, co mówi Max Kolonko, że to jest właśnie, to jest może ten moment, kiedy już będzie ban na broń. Ale nie może być bana na broń, bo jest w konstytucji zapisane prawo do posiadania broni. Nieważne, zmieniam konstytucję. Ja myślę, że to już jest koniec Stanów, bo zauważ jak... Ale czekaj. No. Zauważ, czym się różni ta strzelanina od wszystkich innych. Czym? Tu zginęły bardzo małe dzieci. Nic tak nie działa na człowieka, jak śmierć niewinnych, malutkich dzieci. I to jest to, co przepełni... To będzie ostatnia kropla, która... Przecież popatrz, teraz stoją pod Białym Domem, ludzie demonstrują, domagają się, żeby Obama coś zrobił, żeby coś z tym zrobił, bo i stoją z małymi dziećmi i demonstrują. I właśnie to, że zginęły dzieci, to odróżnia tą całą masakrę. Dlatego były gadki o tym, żeby coś zrobić z posiadaniem broni po Columbine. Były, po każdym zawsze są jakieś rozmowy i później to ucicha, ale zobaczysz, po tym to nie ucichnie. I co jeszcze jest ciekawe, to, że Obama puścił łezkę. I to jest właśnie, to też jest tak doskonały trik. Mariszka, proszę cię, to przecież to zawsze tak jest. No przecież każdy z tych dyktatorów tam właśnie, czy innych... To jest doskonały trik, który rozczuli ten plankton amerykański, który uwierzy w tą sztuczną łezkę i słupki poparcia zaraz poszybują do góry, bo zauważ, on przecież tracił, on przecież nie był popularny i w ogóle przekrętami wygrał te wybory i teraz ta łezka po prostu zyska mu takie poparcie, a jeszcze jak coś zrobi i może nawet na święta coś już powie, że zamierza zrobić. No to mi się kojarzy to, wiesz, od razu z sytuacją taką, że Prawo i Sprawiedliwość i Kaczyńscy tracili na popularności drastycznie do momentu, kiedy nie spadł pewien znany samolot, co pozwala wnioskować, że Prawo i Sprawiedliwość zorganizowało cały zamach. No ale wcale im popularność nie wzrosła po Smoleńsku. Jak to nie? Absolutnie. Jak no to nie? Absolutnie. A kto wygrał wybory? No, ale oni... Czy Kaczyńscy wygrali wybory? Znaczy Kaczyński wygrał wybory? Ale oni nie mieli już żadnego poparcia wtedy. I pragnę przypomnieć historię, że to była partia, która miała wtedy, i to był prezydent, który miał spadające poparcie drastycznie, tak po kilka procent miesięcznie praktycznie albo kwartalnie. I on by się nie liczył następne, znaczy on już się wtedy nie liczył tak naprawdę, już go nie było właściwie w statystykach, już było wiadomo, że już tej partii nie ma nic, to są, wiesz, oszołomy, które, wiesz, pieprzą coś bez sensu i w sumie dalej pieprzyli bez sensu, ale mieli wsparcie później zamachu. Okej, ale to, dobra, no ale zakładając, że tam jest, wielkie ograniczenie broni będzie, posiadania broni, znaczy, że teraz, bo to jest najbardziej uzbrojony naród na świecie, to co, to się odbierze im pistolety i co później? No i może dojść do zamieszek na przykład. Do wojny domowej na przykład. Niektóre stany będą chciały się odłączyć, bo na przykład taki Teksas przecież nie będzie chciał oddać broni. Ale po co ktoś miałby coś takiego robić? Robić co?
No właściwie wojnę domową? No tak, no po co ten cały zabieg? Bo jest kryzys, bo jest straszliwy kryzys, a nic nie jest tak wspaniałym rozwiązaniem podczas kryzysu, jak jakaś wojna. Znaczy z reguły każdy kryzys się kończył wojną lub jakimś tam lokalnym konfliktem. Troszeczkę się populacja zredukuje przy okazji. No ale po co? Komu na tym zależy? Jaki jest motyw i czyj? Znaczy, generalnie chodzi o to, przynajmniej w moim przekonaniu, żeby z dużo większą łatwością móc kontrolować społeczeństwo. Człowiek nieuzbrojony jest potulnym barankiem po prostu. Jeżeli przeciętnemu mieszkańcowi, przedstawicielowi klasy średniej odbierze się możliwość posiadania broni, to z takim człowiekiem można zrobić praktycznie rzecz biorąc wszystko już tylko i wyłącznie za pomocą kolejnych ustaw, które będą wdrażane. Dobra, ja mam jeszcze inną opcję. Jeśli nie odbiorą od razu broni i nie zaostrzą tych wszystkich... nie zaostrzą praw posiadania broni, to przynajmniej zrobią tak, że będzie TSA, będzie w każdej szkole, będą cię wszędzie obmacywać, będą bramki, po prostu szkoła stanie się totalnym już więzieniem. Już teraz są te szkoły takie, że zamykane są na klucz i stoi ochroniarz i są też bramki. Teraz to będzie w każdej szkole i będzie to jeszcze bardziej zaostrzone i będą obmacywać wszystkie dzieci, zanim je wpuszczą do szkoły, tak jak się to robi teraz na lotniskach. No poza prywatnymi szkołami oczywiście, gdzie się wybiera dzieci, które tam uczęszczają, a do publicznych musi uczęszczać... Każdy, wobec tego tam wchodzą kryminaliści. Wobec tego tam się wprowadza bramki właśnie w Stanach. No, ale też oczywiście przy okazji też od razu powiem, że to nie jest tak, że uważam, że każde takie zdarzenie, które miało do tej pory miejsce, a było tego troszeczkę łącznie z morderstwem na Sharon Tate, czy tam Columbine, było w jakiś sposób prokurowane. Nie, to nie o to chodzi. Chodzi o to, że... wśród gąszcza różnych zdarzeń nie wszystkie mają to samo źródło. Po prostu nie o każdym z tych ludzi można powiedzieć, że on miał do tego stopnia zrypany umysł, że mógł to zrobić. Podejrzewam, że jakaś tam cząstka ludzi może to zrobić pod wpływem sugestii, więc... Okej, dobra. Tak na koniec chciałbym ci powiedzieć, ponieważ to nie jest tak, że jestem taki całkiem sceptyczny, jeżeli chodzi o jakieś takie zamachy rządowe i tak dalej, ponieważ jest bardzo duży materiał dowodowy, jeżeli chodzi o jakieś tam różne zamachy rządowe w Rosji, jeżeli chodzi o wybuchy niby z partyzantów czeczeńskich, a tak naprawdę służb specjalnych Rosji. Okej, ale to jest jedna strona, ale z drugiej strony ja nie wierzę w jakieś takie super ogólnokrajowo-światowe spiski, ponieważ jakieś takie morderstwa na zlecenie, takie morderstwa polityczne, na przykład w Rosji, były robione tylko i wyłącznie po to, żeby wygrać wybory, które miały nastąpić tam kilkanaście miesięcy później, żeby wywołać jakąś wojnę i tak dalej. To nie były jakieś takie wielkie super plany, tylko to był jakiś taki, wiesz, planik, który miał na następny rok tutaj przynieść skutki, a nikt jakoś tak nie planuje, żeby nagle odebrać wszystkim ludziom broń po to, żeby ich lepiej kontrolować Sądzę, żeby to było tak aż nagle od razu. Zresztą wcale nie uważam, że miałoby to mieć rangę globalną. Nie, chodzi mi o to, że nikt w Stanach nie myśli, wiesz, dłużej niż na tam z polityków, dłużej niż tam na 2 lata w przód, kiedy są następne wybory. Pomijając fakt, że Obama może być tylko narzędziem w dużo większych rękach. Także trudno jest powiedzieć akurat, ile jest w tym Obama, a ile jest w tym na przykład odgórnych zaleceń. No prawda? Tak, ale o ile bym uwierzył, że chce się wycofać papierowy pieniądz z rynku po to, żeby lepiej kontrolować obieg pieniądza, bo ma to jakiś wymiar praktyczny, jest to tam... prawda. Likwiduje szarą strefę w znaczny sposób i tak dalej, ale to posiadanie broni naprawdę komuś tak bardzo by zależało w kraju, gdzie każdy ma pistolet, a niektórzy jak widać po 5 karabinów, żeby im odebrać tą broń, po co, żeby ich wystrzelać? Nie, żeby ich wystrzelać, tylko żeby po prostu stali się potulni, żeby byli bardziej podatni na cokolwiek. No, wyobraź sobie, że rząd na przykład będzie chciał wprowadzić ustawę, która jest niezwykle wręcz niewygodna dla społeczeństwa. Jeżeli wcześniej nastąpi kilka różnych takich, jeżeli rząd zrobi kilkanaście takich różnych kroczków, krok po kroku, kiedy społeczeństwo się nawet nie zorientuje, co się dzieje, to w tym momencie będzie łatwiej. A teraz, może umówmy się tak, ja uważam, że po tym zdarzeniu na pewno uruchomi się władza ustawodawcza, tylko w jakim stopniu, to już możemy, nie wiem, robić jakieś zakłady. Ja uważam, że po tym coś się zmieni. Róbmy zakłady, bo okej. Bo ja się zgadzam, że rzeczywiście podatek dochodowy również jest nielegalny wedle konstytucji, a istnieje w Stanach, więc również jakimś dziwnym zrządzeniem losu można ograniczyć posiadanie broni. No właśnie chociażby w taki sposób, jak zrobiło to New Jersey, że można ustanowić prawo, że na przykład możesz mieć pistolet, ale pod warunkiem, że naboje będziesz miał 100 km dalej. Jeszcze Mariszka.
Przypomnij sobie, parę miesięcy temu była przypychana ustawa ONZ-owska o ograniczeniu posiadania broni na całym świecie i ona wtedy nie przeszła. Stany ją zablokowały, tam to wracało, później znowu odeszło. Ciekawa jestem, co będzie się teraz działo, bo może ją teraz przepchną. Nikrosony, tak samo jak tych idiotycznych, klimatycznych tych ustaw nikt normalny nie podpisuje, żaden kraj normalny. Hugo, jakby się sprawdziły moje prognozy, to czy mogę zadzwonić i powiedzieć, a nie mówiłam? Sure, to wtedy czekaj, wtedy ci postawię wino albo... Nie znoszę tego powiedzenia, ale wtedy, kurczę, będę musiała powiedzieć. Szampana ci postawię albo co tam pijesz wtedy. A ja ci, Hugo, powiem, że ja bym bardzo chciał, żeby to wszystko, co my tutaj gadamy, no bo, no żeby się w żaden sposób nie spełniło, bo naprawdę w tym świecie byśmy mieli bardzo przerypane. Naprawdę, no jeżeli zamknie się ludziom, zauważ, zaczyna się od tego, że nie masz wolnej ręki wokół swojego domu, do posiadłości, no nie masz wolności do własnego dochodu, no. A później nie będziesz miał wolności do obrony własnego niezbędnego terytorium. Czyli tak jak jest teraz w Polsce, czyli Stany staną się takim piekłem, jakim jest Polska teraz. Znaczy ja się boję właśnie, że się staną. Tam czasem mam wrażenie, że w kontestacji panuje taki troszeczkę zbyt wyidealizowany obraz Stanów Zjednoczonych. Ja to z chęcią bym wprowadził troszeczkę dziegciu do tego wszystkiego po to tylko, żeby wcale nie po to, żeby zniszczyć pewien wizerunek Stanów Zjednoczonych, tylko po to, żeby go bardziej wyklarować, bo Stany Zjednoczone mają za uszami mnóstwo rzeczy, tak samo jak i Rosja. Ja nie sądzę, żeby pewne mechanizmy, za którymi na przykład stoją odpowiednio wyposażone do tego służby specjalne, w jakiś tam dużym stopniu się różniły od siebie, tak jak metody, którymi posługują się ugrupowania przestępcze jak mafia, też niewiele się różnią od siebie, poza jakimiś tam pewnymi małymi rytuałami. To wszystko opiera się o pewien bardzo skuteczny zasób bardzo skutecznych środków. Przecież to każdy wie, no nie? Wszędzie jest podobnie. Tak samo, jeżeli państwo jest mocarstwem militarnym, ma charakter zaczepny, to już nie jest państwo ekonomiczne, które chce handlować, które chce wprowadzać wolny rynek, to już jest państwo, które po prostu chce mieć, ma mocno zapędy imperialistyczne i ono zawsze takie miało. Tylko, że w tym kraju narodził się tak naprawdę wolny rynek i za to chwała. Tylko, że teraz to zaczyna być wszystko gniecione. No, już dawno jest gniecione. No. Dobra, dzięki ci wielkie. No, dzięki również. Tomkiewicz i Mariszka byli z nami przez ponad 15 minut na antenie kontestacji. No, jakże wielki product placement w ich tutaj osobie w naszym radiu. Ale zawsze fajnie mówią, zawsze fajnie z nimi pogadać. Także słuchajcie nas i zawsze są razem. Także fajnie się tak uzupełniają. Oni chyba powinni jakąś audycję prowadzić w kontestacji. Byle nie o spiskach międzynarodowych, to może lepiej nie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to dzwoni parę osób, zaraz was odbiorę, poczekajcie chwilę. Mariusz, tutaj Darek jest z drugiej strony, także zaraz was tutaj jeszcze odbiorę, będziecie mogli tutaj zadać jakieś, nie zadać pytanie, tylko albo zadać pytanie, albo skomentować, ale jeszcze oddajmy głos Maxowi, który tydzień temu powiedział tak. W Ameryce za każdym razem, kiedy dochodzi do takiej sytuacji jak ta w Kansas, obrywa prawo do posiadania broni. Tak było w przypadku głośnej strzelaniny, masakry w Colorado, w Aurora, gdzie szaleniec wtargnął do kina i wystrzelał 12 osób, czy też rok wcześniej w Tucson w Arizonie, gdzie człowiek zastrzelił 6 osób, w tym congresswoman Gabby Giffords. Tymczasem prawda jest taka, jakie są fakty, a fakty są takie, że od lat spada liczba przestępstw dokonywanych w Ameryce z bronią w ręku do tego stopnia, że mamy o 40% mniej napadów z bronią w ręku niż było to w latach 80. Natomiast to, co rośnie, to jest liczba osób w Ameryce, które posiadają broń. A zatem proszę zwrócić uwagę, z jednej strony spada liczba napadów z bronią w ręku, a z drugiej strony społeczeństwo jest lepiej dozbrojone. Co może powodować taki oto wniosek, że być może ci potencjalni przestępcy nie chcą dokonywać napadów z bronią w ręku, ponieważ wiedzą, że po drugiej stronie mogą spotkać właściciela domu z pistoletem w garści. Teraz kilka danych na poparcie tej tezy. Amerykańskie społeczeństwo jest rzeczywiście najlepiej uzbrojonym społeczeństwem świata. Według raportu Reutersa na 100 osób przypada tutaj 90 pistoletów, to jest daleko więcej niż w jakikolwiek innym kraju na świecie, daleko więcej niż w Jemenie, czy w Finlandii, czy Szwajcarii. Co drugie gospodarstwo domowe ma broń. W 300-milionowym narodzie jest 270 milionów różnego rodzaju broni. Społeczeństwo amerykańskie bije tu absolutne rekordy, natomiast co się dzieje w przypadku, kiedy społeczeństwo jest pozbawione możliwości obronienia się? I to jest przykład, który to obrazuje. W Waszyngtonie w 76 roku wprowadzono zakaz posiadania broni, to było w tym punkcie, natomiast ta góra, która się tutaj formuje, to jest liczba przestępstw dokonywanych z bronią w ręku właśnie po tym fakcie.
Z kolei w Chicago, drugi przykład, to jest, kiedy w latach 80. wprowadzono zakaz posiadania broni, to jest ten punkt tutaj, i ta góra lodowa, która się tutaj tworzy, to jest liczba morderstw dokonywanych właśnie z bronią w ręku po tym, jak wprowadzono zakaz posiadania broni u obywateli. To są przykłady statystyczne, a teraz przykład życia. Kiedyś byłem w Południowej Karolinie i spotkałem tam człowieka, który wrócił z Iraku, on był żołnierzem, on miał syna, który miał 10 lat, i on mówi mi, że oni idą razem na strzelnicę. Ja mówię, zaraz, jak to, przecież ten chłopiec ma 10 lat? On mówi, tak, tak, bo on w tej chwili jest w piwnicy, on odlewa kulę. Ja mówię, jak to odlewa kulę? No, on ma, odlewa kulę, dlatego że tak jest taniej. Poszedłem, sprawdziłem, rzeczywiście ten chłopczyk odlewał kulę w piwnicy, miał swój pistolet, on wiedział o tym pistolecie więcej niż ja, on wiedział doskonale, do czego to służy, traktował tę sprawę szalenie odpowiedzialnie i poważnie, wiedział, że prawo do posiadania broni gwarantuje mu konstytucja, i wiedział, jak powiedział mi, że będzie lepiej, kiedy spotka na ulicy jakiegoś szaleńca, który będzie strzelać do niewinnych ludzi, a on będzie miał w garści Smith & Wesson nabity. Ja zapytałem tego chłopca, 10-letniego, co sądzisz o takiej sytuacji, jak właśnie ta w Kansas, gdzie ktoś strzela do swojej dziewczyny, potem popełnia samobójstwo, czy w związku z tym należy zabrać wszystkim broń? A on powiedział, słuchaj, to jest to zupełnie tak, jakbyśmy zabrali prawo jazdy wszystkim kierowcom, dlatego że jakiś szaleniec jechał za szybko i spowodował wypadek drogowy, w którym zginęli ludzie. Prawdę mówiąc, nie miałem komentarza. Mariusz Max Kolonko mówi, jak jest. Nowy Jork. Słuchasz kontestacji! Wolnego radia wolnych ludzi! www.kontestacja.com. A my wracamy do naszej audycji. Dzisiaj tematem jest, właściwie pierwszym, bo są dwa tematy dzisiaj, ponieważ drugi jest gorący, a pierwszym, w pierwszej części mieliśmy Jacka, który mieszka na wodzie od kilku lat, kiedy przeprowadził się z lasu, w którym z kolei mieszkał przez kilkadziesiąt lat. Ale teraz rozmawiamy o, no, o trochę o broni, o masakrze w Newtown, o tym, co tam się dzieje, i zapytajmy w takim razie Darka, co ma do powiedzenia, bo się tutaj dobija od dłuższego czasu. Cześć, Darku. Twierdzić, że to prawda, że w Wielkiej Brytanii policja nie nosi broni przy sobie. Mieszkasz tam? Tak, tak. Mieszkam w Anglii, w takim brytyjskim Las Vegas, miasto, które się nazywa Czarną Kałużą. To jakie mają narzędzie nacisku na przestępców, którzy na przykład przychodzą z pistoletem? Wiesz co, tu jest taka zasada, że... Czy tam przestępcy nie chodzą z pistoletami? No nie, nie chodzą. Można mieć tutaj broń przy sobie, szczególnie mówimy o broni myśliwskiej, o karabinach i tak dalej. Broń krótka jest strasznie obwarowana prawnie, ale bardziej chodzi o to, że społeczeństwo jest wychowane w taki sposób, że powiem ci, jak przyjechałem pierwszy raz do Wielkiej Brytanii, widziałem taką sytuację na własne oczy, kiedy w barze grupa naprawdę ostro podchmielonych chłopaków zaczęła się okładać i wszedł jeden policjant i zakrzyknął, no, oj, spokój, bo nacisnę tak zwany panic button, czyli przycisk taki, że zbiegną się wszyscy inni policjanci z okolicy. Będzie nawalanka wtedy. Nie będzie nawalanki, po prostu wszystkim wam wypiszą mandat i będą o tym wiedzieli wszyscy wasi sąsiedzi, będą o tym wiedzieli wszyscy w waszej pracy, bo my pójdziemy i im to powiemy. I będzie wam wstyd. Ja wiem, że to głupio brzmi, ale zauważ, że no nieraz, nie dwa, człowiek nie robi pewnych rzeczy, bo jest mu wstyd, albo będzie pomyśli, że będzie się tego wstydził, co zrobi i tak dalej. I tutaj policjanci w taki sposób często, jak rozmawiają, to właśnie mówią, słuchaj, przestań, uspokój się, bo zrobisz coś głupiego i będzie ci wstyd. Kiedyś był taki film Demolition Man, nie wiem, czy pamiętasz, Człowiek Demolka. Tak, tak, coś tam. Pamiętasz, coś tam. To mi tak właśnie mi się tak skojarzyło, że to jest taki człowiek, który tam, Sylvester Stallone, który tutaj jest zahibernowany w tym naszym dzisiejszej rzeczywistości. O, tak, takiej. Tak. Potem się rodzi w jakiejś takiej idealistycznej, idealistycznym otoczeniu, gdzie właśnie policjanci nie mają broni, mają tylko pałki, kiedy mówią przestępcy, przestań robić zło, i on przestaje i tak dalej. Wiesz co, z drugiej strony tak, ale byłem też świadkiem takiej sytuacji, gdzie w klubie nocnym po prostu dealer próbował uciekać i zaatakował policjanta. Nic wielkiego się nie stało, on popchnął policjanta, ten policjant się przewrócił, tam rozciął sobie głowę, poleciała krew. Mhm. I w tym momencie on nacisnął ten właśnie przycisk paniki i poszło w radio, że policjant zaatakowany, leje się krew. No, i w ciągu 18 minut ten lokal został spacyfikowany w taki sposób, że wszyscy klienci leżeli na podłodze,
byli ci policjanci właśnie z ciężkich oddziałów szturmowych, czyli broń palna i pełne umundurowanie, i po prostu poszli do ochrony i powiedzieli, że słuchajcie, świetnie, że nie pomagacie naszej policji, od tej pory codziennie będziecie mieli taki nalot i sprawdzani będą wszyscy klienci, czy mają narkotyki przy sobie. A, dziękuję, tak, do widzenia. Tak to działa, a to rozumiem. I oni po prostu sobie poszli, a na drugi dzień każdy, kto wchodził, był dokładnie przeszukiwany przez ochronę. Jak 30 kroków od klubu ktoś zaczął sikać na murek, to podchodziło dwóch ochroniarzy i go odprowadzało 150 metrów od klubu. Rozumiem. Aha, czyli to jest okej, ale to jest w sumie fajne, bo to jest takie sprywatyzowanie policji de facto. Bo to jest takie przerzucenie odpowiedzialności na ochronę, że to wy sobie tutaj róbcie, bo jak coś się stanie, to dobre. A to mi się podoba, muszę ci powiedzieć. Jest jeszcze inna rzecz. Ja wiem, ja jestem akurat strasznie przeciwny temu, że tyle państwo o nas wie i tak dalej, ale wiadomo, że Anglia jest słynna z tego, że ma strasznie dużo kamer ulicznych. Nie wiem, czy to tak wiadomo w Polsce. Tak. Uwierzcie, że naprawdę tu jest strasznie dużo kamer na ulicy i ja no niestety jestem temu przeciwny nadal z tego powodu, że jakoś tak człowiek nie lubi być podglądany. Nie lubi, jak inni wszystko wiedzą o nim. Ale z drugiej strony, a ostatnio będąc na szkoleniu z pracy, mieliśmy przerwę i w trakcie przerwy było zapytane, czy chcemy też wziąć udział w takim pokazie, jak dobrze policja nam robi. Tak to śmiesznie zabrzmiało, ale... No. I pokazywali nam filmiki, jak dzięki kamerom w centrum miasta spadła kradzież kieszonkowa o chyba 80% w ciągu 2 lat od wprowadzenia kamer. A jak wzrosła tam, gdzie nie ma tych kamer? Wiesz co, to czy wzrosła, to powiedzmy sobie, często, gęsto na przykład słyszę od moich angielskich znajomych, że byłem na imprezie i zgubiłem telefon. Nie? No właśnie, bo wiem, że w Polsce było dokładnie tak samo. Wiem, że pokazywało się właśnie, policja pokazywała te filmiki, w jaki sposób spadła przestępczość w momencie, kiedy są tam kamery, zwykle centra miasta, czasem jakieś skrzyżowania i tak dalej. Potem ktoś inny wyciągnął, że ale tutaj o kilkaset procent właśnie spadła tam, znaczy wzrosła przestępczość tam w jakichś akademikach, drogach do akademików, w jakichś takich innych miejscach, gdzie tam w ciemnych parkach, gdzie tych kamer nie ma. Gdzie tych kamer nie ma, no wiesz... No bo gdzieś ci ludzie musieli emigrować, nie? No tak, gdzieś ci złodzieje musieli emigrować i tak dalej. Wiesz co, miałem ostatnio taką sytuację, że miałem problem z sąsiadem, który godzina 22, jeszcze nadal głośno słuchał muzyki i tak dalej. Dzwoniłem, no niestety tutaj akurat prawo sąsiedzkie jest bardzo, bardzo powolne. W taki sposób, że został mi przysłany list, w którym miałem 30 razy notować, kiedy on jest głośny, co robi i tak dalej, w jaki sposób mi to przeszkadza. No. I miałem zorganizować sąsiadów, którzy też takie coś wypełnią. No ale zebrało się nas ta piątka, w końcu to wszystko wypisaliśmy i po 2 miesiącach przyszło 3 panów, powiedziało temu sąsiadowi, że jest taki problem, że za głośno słucha muzyki i że to jest jego pierwsze ostrzeżenie. No i sobie poszli. A potem panic button? Słucham? A potem panic button? Wiesz co, nie, ale później po prostu przyszli mu, wynieśli sprzęt grający i powiedzieli, że jak się będzie dobrze zachowywał, to mu oddadzą. Z prywatnego domu, prywatny sprzęt? Tak, prywatnego domu, prywatny sprzęt z tego powodu, że przyszli z nakazem sądowym. Okej. Okay. Wydanym po prostu w ogóle poza, z tego powodu, że pan mu tłumaczy. I to jest wszystko to, że oni przychodzą i tłumaczą. Słuchaj, źle się zachowujesz. Też mi się podoba, powiem ci. Przyjdziemy i ci zabierzemy twój sprzęt grający, bo twoi sąsiedzi mają problem ze spaniem, jak ty słuchasz za głośno muzyki. I przyszli raz, drugi, trzeci, piąty. No, a że po prostu dostał mandat, którego nie zapłacił, to po pewnym czasie mu przyszli i powiedzieli sobie, nie oddajemy ci już sprzętu, bo musisz mandat zapłacić za to, że za głośno wcześniej słuchałeś muzyki, no i ten sprzęt zostaje sprzedany, żeby... Chyba, że taniej ci wyjdzie kupić nowy. Dokładnie, ale działa to, jest to bardzo dziwne, ale to działa. Wiesz co, też sytuacja, znajomy został zatrzymany za przekroczeniem prędkości, przedwczoraj. I akurat była taka głupia sytuacja, że no nie miał prawa jazdy i oczywiście spanikowany, bo to Polak, spanikowany dzwoni do mnie, więc pan policjant podszedł do samochodu, wziął telefon od niego i ja mu tłumaczę, że chłopak nie mówi po angielsku zbyt dobrze, że on nie rozmawiał przez telefon i zaczynam się tłumaczyć, na co pan policjant mówi, że nic się nie stało, tylko że on ma z tyłu światło przeciwmielne włączone. I on mu go zatrzymał, żeby mu powiedzieć, żeby wyłączył. Po co ma sobie rozładowywać akumulator? O, i to... Rozumiesz, nie żeby mandat mu wypisać, ani nic, nie. On nawet od niego dokumentów nie chciał.
O, i to mówi Darek, to jest taki product placement Urzędu Imigracyjnego Anglii. Przyjeżdżajcie do nas. No wiesz co, to nie jest tak, że nie zawsze tak, że przyjeżdżacie do nas, bo mówię, bo to nie jest piękny kraj pod każdym względem oczywiście. Mamy tutaj swoje własne problemy, wiesz, Anglicy już nas tak za bardzo nie lubią też. To nie jest tak, wiele razy się słyszy, że przyjeżdżacie, zabieracie naszą pracę i tak dalej. Chociaż ostatnio oglądałem bardzo dobry występ komika brytyjskiego, nie wiem, chyba jest w Polsce po 23, czyli mogę zaknąć. I on powiedział taką kwestię, mówi, że przyszedł do niego brytyjski hydraulik i mówi, że ci pieprzeni Polacy przyjeżdżają i zabierają mi pracę. A ja do niego mówię, słuchaj, chcesz mi powiedzieć, że taki Polak przyjeżdża, nie zna języka, nie ma pieniędzy, nie ma przyjaciół i teoretycznie nic nie umie, po czym przychodzi i zabiera twoją pracę? No to znaczy, że jesteś do dupy, stary. No, dokładnie. Ja to też słyszałem. Powiedział to trochę mocniej, tak, ale... No, on to powiedział mocniej, ja akurat to nie przeklinam, ale coś w tym jest, także nieraz, nie dwa widzę właśnie takie sytuacje, że ktoś mi mówi, że zabiera mu pracę, po czym się okazuje, że on od trzech pokoleń jest na bezrobociu. No i tacy ludzie najgłośniej krzyczą, że właśnie to my im pracę zabieramy. Także tyle, ale powiem, że jednak jest to piękny kraj pod względem możliwości i pod względem, kurczak, jednak tej wolności trochę, no. Nie jest to tanio, bo właśnie aktualnie jestem w trakcie kupowania swojego własnego domku, no i nie jest to tanio. Trzeba się naprawdę nagimnastykować, żeby wszystko mieć, ale jak sobie wyobraziłem, jakbym w Polsce musiał się gimnastykować, żeby móc płacić wynajem mieszkania, a tu sobie kupuję domek, to jednak kurna wybieram Anglię. Sorry Polsko, ale wybieram Anglię. I tak już zrobiło oficjalnie przynajmniej 2 miliony innych ludzi i dołączają do nich codziennie kolejne osoby. No ja też się angażuję w ściąganie wszystkich możliwych znajomych dookoła i szukanie im i pomaganie pracy, tak po prostu, żeby ludziom było lepiej, nie dla pieniędzy, ale jak nie raz, nie dwa słyszę znajomych, którzy w Polsce zamykają biznesy, bo okazuje się, że niestety, ale nie mają zbyt dobrych znajomości i muszą zamykać sklepy, które mieli po 10-15 lat, to ściągam ich do Anglii i pomagam jak tylko mogę, no. I już naprawdę mam ładną kolekcję butelek whisky za to pomaganie, także dobrze jest. Powiedz mi, jak się nazywał ten komik? Może kojarzysz jego nazwisko, imię? A wiesz co, powiem ci, że chyba najłatwiej by ci było wyszukać, przepraszam za kryptoreklamę, przez Joe Mostera. Aha, okej, okay, dobra, to poszukam. No, to może... dam dobranoc w Polsce i... Dobranoc, trzymaj się, Darek, to był Darek z Anglii, a może przygotuję niedługo jakąś kolejną audycję Anglii, bo chyba jakoś ten temat zaczyna się... Nie, no nie zaczyna się przewijać, to eufemizm był. Ten temat się przewija już od dawna i tylko rośnie jego częstotliwość przewijania się, także być może wydanie główne jeszcze dołączy do tematów o Anglii i troszkę na przykład pogadamy już, nie wiem, o wadach Anglii albo o czymś takim, zrobimy audycję z Darkiem albo... Właśnie Darek, napisz u nas nasz adres redakcyjny, że miał do ciebie kontakt, bo może właśnie taką zrobimy audycję wtedy. Będziemy mogli ją tam później w Anglii retransmitować może. Tym bardziej, że właśnie Kamil Cebulski i Martin Lechowicz również zapowiedzieli, że również w ciągu najbliższego roku się tam wyprowadzą. A my odbierzmy Mariusza. Mariusz jest z nami na antenie. Cześć Mariusz, wierny fan broni. Cześć. Ta, cześć i czołem. Dzień dobry. Może ja zacznę od Ameryki, a skończę na Anglii. Dobra. No więc po pierwsze pamiętam taki fajny komentarz jednego Amerykanina, który się śmiał i mówił, że wy w Europie mówicie Stany Zjednoczone, jakby to było jedno państwo, a to właśnie wiesz, każdy stan jest jakby zupełnie innym państwem, są zupełnie inne prawa i tak dalej, wiesz, zupełnie się inaczej żyje. No, więc nawet z tym dostępem do broni jest różnie, w jednych, prawda, jest bardzo łatwy i powszechny, w drugich nie, a w trzecich w ogóle nawołują władzę. Pamiętam, że burmistrz Nowego Jorku nawoływał swego czasu do policjantów, żeby wzięli urlop i nie poszli do pracy, bo ludzie nie chcą jakby zdawać broni, wiesz, oddawać. W sensie, żeby nie mieli broni, tacy zwykli ludzie. Mm-hmm. Okay. I że właśnie w związku z tym policja powinna protestować i nie robić nic, żeby zachęcić ludzi do oddawania broni. O, dobre. No.
Mariusz Max Kolonko mówił o tej historii z tym zabezpieczaniem broni, że jest ta kłódka i tak dalej, a mi się przypomniała jedna historia, jak pewna dziewczyna obroniła dom przed złodziejami. Pamiętasz może? Oj, przypomnij. Taka była młoda dziewczynka i ona została sama z tą strzelbą w domu. Tak. Mhm. Tak, z tym karabinem. I kto się tam zaczął dobierać do zamka? Ona się wystraszyła, wzięła ten karabin ze ścianą, na ścianie wisiał, czyli w sumie był łatwo dostępny, i to był jej karabin, gdzie ona już też była przeszkolona w obsłudze tego. Go tam załadowała i tak dalej, się schowała do szafy. No i ktoś tam, prawda, zaczął przewracać różne rzeczy w mieszkaniach i w pewnym momencie zaczął otwierać tą szafę. Ona się wystraszyła i strzeliła po prostu. No i potem ten gość uciekł, potem zadzwoniła po policję i po śladach, prawda, krwi znaleźli to jakiś tam sąsiad młody. No i ona go, prawda, postrzeliła przez przypadek i w zasadzie nie wiadomo, wiesz, jakby się to skończyło, gdyby on otworzył tą szafę i ona by tam była, tak by go poznała. Mhm. A w ten sposób, no, obroniła dom i tak dalej, więc taka, wiesz, dosyć zabawna sytuacja. Tutaj akurat właśnie tych super zabezpieczeń nie było, więc i no, można, prawda, dyskutować, czy to dobrze, by te kłódki były, czy nie były i tak dalej. No to jest tak naprawdę jest tylko poziom świadomości. Natomiast w Ameryce takie te wielkie strzelaniny, kiedy giną dzieci i to może, powiedzmy, ludzi, nie wiem, zachęcać dzieci przeciwko posiadaniu broni, to się, ja że dosyć często dzieje. Ja ci powiem taką historię, która na przykład mnie strasznie mocno poruszyła. Już nie pamiętam sprzed ilu lat jest, kiedy doszło do strzelaniny w szkole Amiszów. Więc Amisze posyłali swoje dzieci do takiej tam szkoły. Nie wiem, czy ci nauczyciele byli Amiszami, chyba nie, ale jakieś takie podstawówki, wczesne klasy podstawówki, no i wbiegł tam gość z bronią i sterylizował tak wszystkich. Została wezwana, wiesz, policja, otoczyli, prawda, budynek i tak dalej. No i tu dwie rzeczy, które mnie niesamowicie uderzyły. Po pierwsze, jedna z tych, w zasadzie tam była pani, tam opiekunka i te dzieciaki. No i jedna dziewczynka podeszła do niego i powiedziała, żeby on wypuścił tych wszystkich ludzi i ją sobie zostawił. W sensie, wiesz, żeby tam się mogli wyjść, a on w razie czego, wiesz, będzie miał ją jako tego zakładnika. On się najpierw nie zgodził, ale później faktycznie tak zrobił, że wypuścił tych wszystkie dzieciaki i tą przedszkolankę, to nie była przedszkolanka, tak, bo to już szkoła powstała, więc nauczycielkę i te wszystkie dzieciaki. Jakiś czas później zastrzelił tą dziewczynkę, po czym palnął sobie w łeb. No i druga rzecz, która mnie niesamowicie uderzyła, byli pokazani ci rodzice tej zabitej dziewczynki, Amisze. Tacy, wiesz, pogrążeni w smutku, tak? I ta matka taka, wiesz, no taka strasznie smutna twarz i ona mówi, że oni wybaczają temu człowiekowi, bo jeżeli on zrobił coś takiego, to musiał być chory psychicznie. Bo chory psychicznie się wszystko wybacza. Zasady. No, wiesz, akurat Amisze są bardzo tacy chrześcijańscy, rzekłbym. Tacy, wiesz. No, są, są. I z tego to mnie strasznie uderzyło. I więc takie historie, że nawet właśnie małe dzieci giną od jakichś psychopatów, to się tam co jakiś czas zdarzają. W zasadzie jakby to mnie to nie dziwi, tak, bo to jest dla mnie któryś raz się wydarza to samo. Natomiast wracając do Anglii, no, faktycznie gliniarze chodzą tam bez broni. Powiem ci, roześmiałem się, jak mi kiedyś Krak powiedział, że gigantycznego szacunku nabrał do brytyjskich policjantów. Ja kiedyś był świadkiem, jak ci policjanci się prali z pseudokibolami, bo się z nimi prali na pięści. Wiesz, nie jak u nas, że pełen pancerz, tak, tarcza, jakiś ten broń gładkolufowa i tak dalej, tylko normalnie na piołchy. I kto wygrał? No ponoć ci policjanci sobie lepiej radzili. A, większa praktyka jednak. Tak. To ciekawe. Ja ci powiem, że ja akurat miałem okazję, jak byłem w Anglii, zobaczyć policjantów z bronią. Tam z tego co wiem, ostatnio były dwa przypadki, kiedy ci policjanci chodzili ostro z bronią. Pierwszy był, jak były te zamachy, pamiętasz? W metrze? No, no tak, no. To wtedy przez jakiś czas chodzili dosyć ostro z bronią. I drugi, jak był ślub królewski. Ja akurat byłem niedługo po tym ślubie królewskim. I widziałem, idzie taki trzyosobowy oddział, wszyscy mają takie pistolety maszynowe, takie nie rozpoznawałem typu, ale takie dosyć nowe. Ja się zdziwiłem. Ja się zdziwiłem kiedyś w Krakowie, jeden raz tylko widziałem policjantów z kałasznikowami, którzy chodzą po ulicy i to było na krakowskim Kazimierzu tylko, nie wiem dlaczego. Ale słyszałem, że tam straszny ludzie bulwers mieli przez to, wiesz, ci mieszkańcy Londynu i tak dalej. I właśnie tak szybko jak się pojawili, tak zniknęli, bo tam ludziom się to strasznie nie spodobało, że wiesz, że chodzą właśnie policjanci z bronią. I tam generalnie jest taki motyw, że były
pamiętam, jak kiedyś był taki motyw, co jakiś pies pogryzł strasznie jednego policjanta brytyjskiego. To był taki motyw wrócenia tego, że może policja puścić broń. I motyw, jak były te takie rozruchy wielkie w Londynie, to wtedy też był taki motyw, że może powinna nosić broń, ale ostatecznie mieszkańcy są temu, wiesz, przeciwni. A jeszcze mówiłeś o tych policjantach, którzy za gościa z paralizatora zabili, to było w Kanadzie, nie w Anglii. A to sorry, to może to było w Kanadzie. Znowu Anglia górą, ale ja ci powiem, że na przykład to, co jest gorsze w Anglii, co mnie na przykład zadziwia, bo policja jest po prostu super dla mnie. Nawet ci mogę powiedzieć taką anegdotę, że jak już miałem wracać i czekałem na tej zajezdni autobusowej, to taka sytuacja. Na zajezdni autobusową zajeżdża milicyjny van, wysiada policeman, idzie sobie taka trzyosobowa grupka, dwóch gości i jedna kobieta. On podchodzi do nich i mówi: przepraszam, czy ja mogę państwa prosić? A ci: ale o co chodzi? A bo tam się zdarzył wypadek i kobieta was podała jako świadków. No i ci poszli za nim do tego, wiesz, vana, po jakim czasie van odjeżdża, ci się wracają i goście, wiesz, mówią: ta kobieta jest jakaś szalona, sama spowodowała wypadek i jeszcze nas ciąga jako świadków. I ja, wiesz, patrzę na to, wow. To w Polsce mówią: jak pan chce, to pan może przyjść na komisariat złożyć zeznania, jak panu się chce, a tam po prostu objeżdżają, wiesz, teren i ci albo szukają tego, kto cię pobił, albo, wiesz, gości, których ty podajesz jako świadków, po prostu cudmiód. Wspaniałe to jest, jak dla mnie. Czyli znowu reklama Anglii. Ale jest jedna rzecz, na przykład niefajna. Pamiętasz filmik Barta, kiedy on poszedł do jakiegoś hipermarketu, chciał zrobić nagranie i mu kobieta, która tam wykładała na półki, powiedziała, że powinien zgasić tą kamerę? No tak samo w Polsce jest, no. Tak samo? No dokładnie, ja byłem dziennikarzem, znaczy nie jestem dziennikarzem, ale byłem takim, który pracował w takich mediach, które się nagrywaliśmy takie scenki i na wszystkich prywatnych, miejscach, a szczególnie to właśnie chodziło o galerie handlowe i supermarkety, trzeba było prosić o pozwolenie na nagrywanie. O, ciekawe. W każdym razie wiem, że strasznie nerwowo ci prywatni ochroniarze reagują w Anglii. Raz widziałem jednego zioma, co właśnie nagrywał właśnie w tym. To znaczy jego nagranie, tak? No. Przyszedł ochroniarz i mówi mu, że proszę to wyłączyć i tak dalej, a ten mówi, że nie, bo przecież wy nas nagrywacie, tak? Macie tutaj mnóstwo kamer, no nie, cały czas. My też nie wyraziliśmy zgody na nagrywanie, a wy nas nagrywacie. Prywatny teren. W moment zleciało się kilkunastu tylko ochroniarzy, już tak stoją wokół jego kolegiem i każą mu wyłączać, a ten dalej wie, że nie, i po prostu go wzięli i wyrzucili stamtąd, wiesz, tak siłą. No, prywatny teren. No niby tak, ale wiesz, już kilka takich sytuacji widziałem, na przykład jakichś tam drobnych. Znaczy, wiesz, zawsze były jakieś czyjeś tam relacje, no nie, ale że tam z kolei ci prywatni ochroniarze czasem są uwalnięci, ale właśnie policja jest strasznie na plus. Znaczy ja fakt, że ja tego nie rozumiem do końca, bo to jest albo ochrona jakichś tam, nie wiem, różnych praw do, nie wiem, do ekspozycji towaru i tak dalej, ale szpiedzy przemysłowi filmują na pewno w sposób mniej otwarty. Być może jest to ochrona klientów, prywatności tych klientów do tego, że oni tam robią zakupy na prywatnym terenie i nikt ich nie chce filmować. A powiem ci zabawną rzecz. Raz jak goście robili taką pikietę koło jakiegoś tam, chyba jakieś centrum handlowe, coś takiego i chcieli stamtąd przepędzić, no nie, i tam mówią, że nie macie prawa tutaj demonstrować. Ten mówi, że ja nie demonstruję, ja tylko gadam przez megafon. I w końcu wziął ten ochroniarz na bok i coś tam mu mówi. A ten wziął megafon i mówi: ej ludzie, ten człowiek przed chwileczką powiedział mi coś ważnego, a konkretnie, że nagrania, które tutaj robimy i wrzucimy potem na YouTube, mogą zostać wykorzystane przez Al-Kaidę, która każdego z was prywatnie rozwali samolotem. Więc wiesz, jakby tym ich motorem działania było to, że te, wiesz, nagrania zostaną wykorzystane przez terrorystów. A to jest faktem, że w Stanach Zjednoczonych i w Anglii już od jakiegoś dłuższego czasu jest takie strasznie, mają ludzie nasrane w głowach przez ten strach, przez terroryzmem. Już po prostu, wiesz, na takie rzeczy się pozwala, że głowa mała. No okej, no ale mogą to robić w takim razie. Dobra, dzięki ci wielkie, Mariusz. Właśnie nie rzecz w tym, że nie powinni, bo nawet patrząc od tego czasu, jak dawno to już było, no nie, oni tylko zaostrzają te przepisy, zupełnie ignorują to, że kiedyś te przepisy były lżejsze i się takie rzeczy nie zdarzały. A wiesz, były swego czasu czasy, że mogłeś normalnie z bronią, zupełnie niesprawdzany, wejść na pokład samolotu i też, wiesz, zanim, że tak powiem, zjął zakrycieckie, nie postanowił siać tam. Jeszcze jedno pytanie mam do ciebie. Czy ty też, tak samo jak Mariszka i Tomkiewicz, wierzysz, że to jest jakiś taki spisek rozbrajania Amerykanów? Czy to po prostu tak wyszło?
Z tą historią tutaj? No z tą, z inną, właściwie ze wszystkimi, ponieważ wszystkie te historie tak naprawdę jakby je złożyć w jedno, to dążą do tego, żeby ograniczyć wolność ludzi, te Patriot Act i tak dalej, ograniczanie posiadania broni. Czy za tym jest jakieś, może jakaś tajemnicze siły, które dążą do realizacji większego planu? Czy, ja czy pamiętam po prostu... wywiad z gościem sprzed kilkudziesięciu lat, ciągle gość już tam od paru lat ładnie nie żyje, oczywiście potem jakiś niby był związany z tymi spiskowymi rzeczami, który mówił, że ci kolesie chcą przeprowadzić przewrót zbrojny w Stanach. Między innymi mają być te właśnie prywatne armie tych najemników i właśnie też muszą dwie rzeczy zrobić. To jest odebrać ludziom prawo posiadania broni. W sumie drugie nie pamiętam, co było. Ale gość mówił właśnie, że to z tym posiadaniem broni na pewno im się nie uda, bo ludzie są do tego zbyt przyzwyczajeni i że nie oddadzą tego prawa. Czyli ja na ich miejscu to ja bym poćwiczył na jakimś kraju, jakimkolwiek innym, który nie ma broni. Tak, w ramach treningu. Na przykład na Polsce. Przejęcie władzy w Polsce. Wiesz, na Polsce to można inne rzeczy ćwiczyć, ale akurat jeżeli idzie o Stany Zjednoczone, ja ci powiem, to czy... Ja powiem w ten sposób, jak dla mnie to trochę za dużo jest takich przypadków, żeby to wszystko łączyć. W sensie może tak jest, ale myślę, że sporo czegoś z tego jest po prostu coś tacy psychopaci. Natomiast, o właśnie, pamiętam, co jeszcze miałem powiedzieć. Jeszcze miałem nawiązać, co mi się kojarzy. Kojarzy mi się historia z krwawymi grami komputerowymi. Jak jest historia, kiedy jakiś nastolatek zabił kogoś, na przykład rodziców, którzy mu nie pozwalali grać w grę. I potem idzie w świat informacja, że zabił ze względu na to, że grał w krwawą i brutalną grę komputerową. I się robi wielką kampanię przeciwko przemocy w grach komputerowych. A ja tak już na to patrzę i sobie myślę tak. Kilkadziesiąt milionów ludzi gra w tą krwawą i brutalną grę komputerową. A jeden się zdarzy psychopata i to już, wiesz, jest dowodem na to. No okej, ale to nie jest, to Mariuszka mnie poprawia, że to nie jest spisek, tylko plan, więc możemy mówić per plan, ale to nie jest kwestia jakiegoś ukrytego planu, tylko po pierwsze a, że jeżeli dzieje się jakaś taka dziwna rzecz, typu człowiek robi rzecz niespotykaną na co dzień, a szkodzącą innym, to ludzie sobie próbują znaleźć jakieś wytłumaczenie. Jak widać, jak Max Kolonko powiedział, że jedni mówią, że jest to kwestia choroby psychicznej, bo jest to jakieś wytłumaczenie przecież. Ktoś inny mówi, że to jest kwestia gier, ponieważ chce ugrać na tym jakieś swoje tam punkty wyborcze. To już Donald Tusk jest tutaj przecież rewelacyjnym przykładem człowieka, który właśnie na każdym wydarzeniu próbuje sobie ubić swój elektorat polityczny, typu na przykład, że jeżeli zatrują się dwie osoby tam, bo mają niestrawność po obiedzie, to on mówi, że to jest wszystko wina dopalaczy i zamyka wszystkie sklepy z dopalaczami od jutra i przez następne dwa miesiące leci na tym temacie. A swoją drogą przypomniało mi się, że jak była ta historia, co koleś poszedł do szkoły z jakimś obwieszony w ogóle bronią i tam zrobił rzeźnię, i potem telewizja wyemitowała te jego taśmy, tam miał jakieś przemowę tą przed śmiercią, takie te taśmy zostawił po sobie, no nie? Mhm. To jakoś zaraz później się dwie podobne zbrodnie stały. Tak momentalnie i tam już wielu psychologów już mówiło, że to jest wszystko wina mediów i że media powinny się ograniczyć do krótkiej informacji, że coś takiego miało miejsce, że to wielka tragedia i tak dalej. Nie powinny tego wykładać przez długi czas, a już broń Boże nie powinny publikować tych jego materiałów. No tak, ale to jest, tak, no to jest dosyć przyjęty i udowodniony już przez 100 lat temu mechanizm psychologiczny. Jak się zabija Kurt Cobain, to po nim się zabija kilkadziesiąt innych osób na świecie. No. Dokładnie, więc nie chcę mówić, że nie, bo wiesz, jest sporo przesłanek za tym, że są pewne spiski i tak dalej, ale nie wiem, czy w tym wypadku. Znaczy, no i dla mnie to się wydarzyło mnóstwo razy w Ameryce, rozumiesz, o co chodzi. No ale po drugie jest psychologia. No. Paru dziesięciu lat zdarzyło po prostu mnóstwo razy w wielu Stanach i tak dalej, jak mówiłem, ten przykład chociażby z tą szkołą Amiszów, tak? Też może już ludzie niektórzy nie pamiętają, ale była taka historia, tak naprawdę takich historii było mnóstwo po prostu. Ja tylko, wiesz, kojarzę i tam, wiesz, gdzieś świecą w głowie, ale... Może, to czy wiesz, bo można człowieka zrobić psychopatę również trenując go w ten sposób, prawda? Wpływając na niego, podsuwając mu pewne informacje i tak dalej. No, zdarzają się takie historie, ale nie umiem odpowiedzieć, tak? Nie chcę mówić tak twardo, że nie, ale bym obstawiał, tak, ja wiem, 75, znaczy, że nie. Może jeszcze tak ten, no bo w sumie... Okej, jeżeli ktoś wątpi w to, że może być wielu psychopatów, to niech sobie pojedzie w sobotę wieczorem do dowolnej wiejskiej dyskoteki. To zobaczy, ilu tam jest psychopatów.
To okej, okay, jeżeli ten człowiek miałby na przykład pistolet, to... Ale wiesz, jednak to jest trochę inny rodzaj psychopaty, taki, który potrafi jakoś, no, jednak zaplanować akcję, tak? Nie taki, który, wiesz, mu się nie spodobasz, bo on jest podpity i ci da w łeb. No tak, ale z drugiej strony, wiesz, ktoś jednemu da w łeb, a ten drugi zacznie planować zemstę na tym pierwszym. No kurczę, wiesz co, to nie jest tak, że w sumie nie ma morderstwa, bo cały czas, wiesz, to okej, tutaj się mało w sumie mówi, nie, w Polsce, to troszkę media może troszkę tym nie żyją tak popularnie, ja troszkę tam pracowałem w mediach, w jednych, drugich, w trzecich, to jednak te zabójstwa są dosyć regularne, to nie jest tak, że się tych morderców jakoś specjalnie tam ściga, ja żyłem w Krakowie przez te tam 30 lat prawie. I tam jakby też istniały gangi, tam głównie oparte o te tam bojówki Krakowi i Wisły. I te morderstwa może nie były na porządku dziennym, może codziennie się nie mordowało kogoś, ale co jakiś czas tak, wyławiało się kogoś tam z Wisły i tak dalej. Tam się jakieś, wiesz, informacje do nas jakoś tam docierały, tam jakoś się publikowaliśmy. I nawet było wiadomo, że policja wie o zabójcach tam pewnych tam osób i wiesz, i porwaniach i tak dalej. Jakoś Kraków tym specjalnie wtedy nie żył, że tutaj, wiesz, no... Przynajmniej tych zabójstw tam kilkanaście tam jest. No ale to, co chcę powiedzieć, że to nie jest jakiś taki no, temat, który w ogóle w Polsce nie istnieje, chociaż nie ma tej pozwolenia na posiadanie broni. Czy to są szaleńcy, którzy tam, wiesz, mordują jedną, dwie, trzy, pięć osób, to nie wiem, ale jak jesteś w stanie zamordować trzy osoby, to dlaczego nie 33? Aczkolwiek rzeczywiście większość z nich później nie popełnia samobójstwa przez to. No ale wiesz, mnie na przykład się kojarzy ta historia tego dziadka, który był taksówkarzem, który poszedł do siedziby PiS, prawda, bo tam chciał zabić prezesa i tam zastrzelił jakiegoś innego posła. No chociażby. I to jest właśnie taka akcja, powiedzmy, w stylu tych amerykańskich, ale takie historie, wiesz, pojedynki w jakichś, wiesz, grup przestępczych czy jakieś inne wymuszenia raczy, to jednak, wiesz, jakby nie podciągam pod to, bo to jest trochę, wiesz, coś innego. No, inny cel jest, tak? No, nie zawsze wiadomo, wiesz, z jakich powodów. No, jak powiedzmy, no, mam też jakieś tam przykłady tam z jakichś znajomych, gdzie tam się, wiesz, gdzie dziewczyna, wiesz, szukała tam matki, ale później tam wypłynęła, wiesz, w jeziorze paręnaście godzin później. Także, no okej, okay, no motywy są różne. No, wiesz, no, nie wnikamy w to, w jakby... Wiesz, to mnie na przykład rozwala, że to, na czym się ludzie nie skupiają, to na prześledzeniu, jeżeli już założyłem, że to był psychopata, tak? To teraz powinniśmy teoretycznie prześledzić całą jego drogę, co wywołało to, wiesz, podejście do świata, nastawienie i tak dalej. A tymczasem właśnie, jak to mówił Max, się skupiał na tym, że zły jest dostęp do broni, albo że tylko są przyławek gry. To mnie strasznie śpieszyło, jak się dowiedziałem, że w Niemczech jest zakaz gier, w których jest krew na przykład i tak dalej, prawda? No okej, okay. No, w sensie no, dla mnie... I to mnie strasznie śmieszy, bo jak sobie myślę, że ci naziści, wiesz, w żadne krwawe gry nie grali, tak? A jakie, prawda, to byli ludzie, jacy to byli psychopaci. I wiesz, nie miały na nich wpływu, a według jakichś tam moralizatorów powinniśmy żyć w społeczeństwie, które jest pełne psychopatów, bo przecież już dorośli są ludzie, którzy grali w Mortal Kombat czy inne tego typu Karmagedony, więc wiesz, teoretycznie powinien być psychopata na psychopacie. No tak, ale nawet jakby były jakieś niedodatnie, znaczy negatywne badania, jeżeli chodzi o wpływ gier, no to nawet jakby były, a ich nie ma w tej chwili, to i tak nie należy zakazywać gier, ponieważ no, to byłaby jakaś prewencja dziwna. To byłoby w ten sam sposób można by przeprowadzić badania genetyczne. Czy na przykład więcej blondynów popełnia morderstwa, czy więcej brunetów? Jak blondynów, znaczy, że należy zakazać rodzenia się blondynów z automatu. Bo taka jest zasada. Tego typu logika. Dobra, dzięki ci wielkie, Mariusz. Cześć. Za tą wypowiedź 20-minutową już na sam koniec naprawdę kontestacji, znaczy wydania głównego kontestacji. Dzisiaj bardzo przedłużyliśmy audycję, ale chciałem ten temat dzisiaj bardzo pociągnąć dalej, ponieważ no masakra w Newtown no, nie jest czymś, co się zdarza raz w tygodniu, raz w miesiącu, raz w roku. Mam taką nadzieję zresztą. Czyli, że człowiek bierze pistolet, bierze karabiny i idzie strzelać do pięciolatków. No nie jest to normalne i należy to jakoś skomentować, tym bardziej, że media to komentują w sposób taki, jaki jest zwykle, czyli sposób skandaliczny oczywiście. No, www.kontestacja.com to jest nasza strona, możecie tam znaleźć różne ciekawe audycje, na przykład pogromca fotoradarów, czyli Emil Rau dodał tam nową audycję o montowaniu fotoradaru.
Co jest ciekawe, ta audycja nawet się ukazała na Wykopie. On tam no, się wypromowała. Według mnie to jest najnudniejsza jego audycja, jaka dotychczas była. Także jeżeli chcecie sobie ją zobaczyć, to sobie zobaczcie na naszej stronie. I wiele innych audycji, na przykład Firma na emigracji Jacka, Maćka Binerta również się tam ukazała. Wywiad z Mirosławem Zbroszczykiem, który jest przedsiębiorcą, był przedsiębiorcą nękanym przez Urząd Skarbowy i wyemigrował z tego kraju jakiś czas temu. Także te tematy się wciąż zaczynają znowu jakoś tak pojawiać. Ja to jednak niespecjalnie jakoś celujemy w tych prześladowanych przedsiębiorców, w tą emigrację, w takie tematy, które jakoś tutaj nam się ostatnio zaczynają pojawiać. To nie jest tak znowu, żeby tutaj pewnie może w jakichś innych rozgłośniach nam tutaj wyciągnął, że to jest jakiś plan czy spisek, że jesteśmy kierowani przez zachodnie służby imigracyjne, żeby zachęcać przedsiębiorczych, kreatywnych ludzi, żeby emigrowali z tego kraju, wyjeżdżali. No więc tak nie jest. Tak nie jest. Tak staramy się jednak przedstawiać rzeczywistość taką, jaka jest rzeczywiście. No nie iść drogą TVN-u, Polsatu, Telewizji Polskiej, chociaż Polsat ostatnio, jak widać, idzie bardzo ciekawą drogą, ponieważ Superstacja jest również własnością Polsatu. W Polsacie jest program Państwo w Państwie, który bardzo serdecznie polecam, który promuje ruch niepokonanych, czyli prześladowanych przedsiębiorców. No, więc tutaj jakby się odzywa taki duch trochę kontestacyjny w tej stacji, więc tym bardziej popieramy to działanie, bo nie chcemy być sami na tym rynku. No więc nie jest tak, że my tutaj jakoś tak mamy taki plan popierać takie tematy, tylko po prostu one są teraz istotne, ważne, pojawiające się wkrótce. Z tego, co ja czytałem, to budżet państwa, budżet na najbliższy rok został zaplanowany w ten sposób, że bardzo podniesiono prognozowane nie tylko przychody z mandatów, ale również prognozowane przychody ze kar udzielanych przez Urząd Skarbowy. Więc możemy się spodziewać, że kary udzielane przez Urząd Skarbowy będą tym bardziej skrupulatnie udzielane przedsiębiorcom i nie tylko przedsiębiorcom, bo nie tylko przedsiębiorcom można takich kar udzielać, ale głównie nim, więc no, mam takie wrażenie, że temat emigracji przedsiębiorców i emigracji zarobkowej w ogóle się nie tyle nie wyczerpie, co znowu zyska tutaj nowe oblicze, więc tutaj będziemy dalej go jakby kontynuować. Dzięki Wam wielkie za obecność w tej audycji. Ja przypomnę, że Radio Kontestacja opiera się o sponsorów, czyli o ludzi, którzy z własnej nieprzymuszonej woli finansują to radio. Więc jeżeli to jest takie donationware, model biznesowy, więc jeżeli po prostu podoba Ci się ta audycja, podoba Ci się to radio, to idź, wpłać parę złotych, bo z tego się utrzymujemy i z tego możemy rozwijać nowe rzeczy, z tego możemy realizować nowe projekty, a z niczego innego. Prawie z niczego innego. Teraz staramy się parę innych rzeczy jeszcze robić, ale wciąż jakby naszym głównym tutaj źródłem zarobków jest sponsoring, więc tym bardziej Cię zachęcam, że tutaj bądź takim normalnym, myślącym człowiekiem, że jeżeli coś Ci się podoba, to finansuj, mimo że wszystkie audycje są oczywiście za darmo i można je republikować dalej, gdziekolwiek Wam się tylko nie podoba i róbcie to, wrzucajcie na jakieś YouTube'a, na YouTube, na wrzuty, na nie wiem, na Vimeo, na Meta Cafe, gdzie tam Wam się to zamarzy. No. A ja Wam bardzo dziękuję za pobyt w tej audycji, 2,5 godziny dzisiaj. Marcin Hugo Kosiński po tej stronie był. Zapraszam Was na edukatorium.pl, jeżeli kogoś z Was ciągnie, troszkę macie taką żyłkę przedsiębiorcy, chcecie tą firmę otworzyć lub rozwinąć tą, którą dotychczas posiadacie. Dobranoc. Wychodzimy!